Piskorskiego. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Mateusz Piskorski, politolog, publicysta Myśli Polskiej, były poseł. Temat dzisiejszego spotkania brzmi scenariusze wojenne. Chodzi o oczywiście konflikt na Ukrainie. Nie przedłużając, oddaję głos naszemu prelegentowi. Dziękuję bardzo i przede wszystkim po raz kolejny miło mi jest widzieć znajome twarze i te, które widzę po raz pierwszy, ale wiele, wiele znajomych twarzy tutaj w Łodzi. Ja myślę, że szczególne podziękowania należą się oczywiście nie tylko Michałowi jako koordynatorowi klubu Myśli Polskiej, ale ogromne podziękowania dla Kamila Kunczaka za stworzenie takiego centrum wymiany myśli, centrum ważnego na mapie Polski, Centrum Intelektualnego, gdzie regularnie tego rodzaju spotkania się odbywają, więc gratulacje Kamil, że kolejne z nich odbywa się dzisiaj i że mam zaszczyt spotkać się z wszystkimi. Ja myślę, że warto byłoby przede wszystkim dyskutować, czyli chciałbym poświęcić chwilę dosłownie na jakieś zagajenie. Jeśli Państwo pozwolicie, jak będę przynudzał, to proszę dawać sygnały werbalne i niewerbalne. A później poświęćmy czas na dyskusję. Dlaczego? Dlatego, że ja jakiś czas temu pozwoliłem sobie stwierdzić, nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, że nasz problem tutaj w Polsce dzisiaj polega na tym, że nie ma takich miejsc, czy prawie nie ma takich miejsc, poza takimi wyjątkami, jak miejsce, w którym się znajdujemy, gdzie w ogóle my ze sobą rozmawiamy za pomocą racjonalnych argumentów. Próbujemy się do czegoś nawzajem przekonać, coś sobie wyjaśnić. No, niestety w Polsce dominuje krzyk. Krzyk histeryczny, krzyk takiej nienawiści. Ktoś powie coś innego, to jest wyklinany nie tylko, jeśli powie to publicznie, ale doszliśmy już do takiego etapu, trochę takiego totalitarnego, jak bym powiedział, kiedy to wśród naszych najbliższych znajomych, naszych rodzin często nawet, dochodzi do zrywania kontaktów, bojkotowania się nawzajem, bo ktoś powiedział coś, co nie mieści się w tym głównym nurcie. Jak właśnie nie jest słuchany, po co go słuchać? Lepiej się na niego obrazić, lepiej zerwać kontakty, lepiej mu naubliżać. A skąd to się wszystko bierze w naszym społeczeństwie? W moim przekonaniu, głównie z mediów. Widzą, że w mediach to panuje i dlatego postępują dokładnie w taki sam sposób, w jaki postępuje klasa polityczna, klasa medialna w naszym kraju, która tyle lat nas karmiła opowieściami o tym, jak to debata jest wartością, dyskusja jest wartością, a tak naprawdę od przynajmniej kilku lat, ze szczególnym natężeniem w roku ostatnim, okazuje się, że ta debata nie ma już właściwie żadnego znaczenia. Wystarczy emocjonalny komunikat, wystarczy opowiedzenie jakiejś historii o tym, jak się kogoś nienawidzi. Nienawidzi się i już. Bez uzasadnienia. Po co to uzasadniać? Racjonalnie. Nie ma powodu. I dlatego ja układam takie określenie, że my musimy, jeśli nam jeszcze zależy na, nie tylko na nas, na naszych rodzinach, ale na tym naszym społeczeństwie, na Polakach, musimy po prostu tworzyć takie malutkie na razie zalążki prawdziwej dyskusji, w których my możemy różnić się, możemy się spierać, możemy nawet się kłócić mocno, ale za pomocą racjonalnych argumentów, czyli tego, czego kiedyś nas uczono, takiej logiki zwykłej. Logiki wymiany argumentów, kontrargumentów, falsyfikowania tez, które gdzieś tam mogą padać z ust niektórych z nas. Niezależnie od naszych poglądów. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj nie ma znaczenia w obecnej sytuacji, w moim przekonaniu, kto z jakiego środowiska się wywodzi, kto z jakiej grupy społecznej, kto z jakiej bajki politycznej, czy bańki politycznej, teraz bańka jest modnym określeniem, znaczenie ma coś innego. Znaczenie ma właśnie to, czy jesteśmy gotowi na wolną, niczym nieskrępowaną, nieocenzurowaną debatą, czy nie. Jeśli jesteśmy, to się spotykamy. Jeśli nie jesteśmy, to oglądamy TVN, TVP i cały szereg innych przekaźników, czy przekaziorów, ktoś kiedyś tak się wyrażał, ciekawie. Ale do rzeczy. Otóż ja tak pozwoliłem sobie zaproponować w porozumieniu z Michałem, z Kamilem zagadnienie dość szerokie i bardzo trudne, a mianowicie chciałbym się wspólnie z Państwem zastanowić na temat scenariuszy rozwoju sytuacji,
scenariusze rozwoju sytuacji nie tylko tej związanej z bezpośrednio toczącą się tragiczną wojną za naszymi południowo-wschodnimi granicami, ale też scenariuszy globalnych, bo to, co się dzieje, w oczywisty sposób wpływa na cały ład globalny, ład międzynarodowy, ład ekonomiczny, ład nawet kulturowy. I zastanowić się, w jaki sposób może to też wpłynąć na scenariusze tego, co wydarzy się tutaj, u nas, w naszej części Europy i konkretnie w naszym kraju. Wydawać by się mogło, że jest kilka możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Niektóre z nich są całkowicie nieprawdopodobne i bajkowe, te, którymi karmią nas obie strony tego konfliktu. O, to jest ich święte prawo. Prowadzą wojnę informacyjną, bo są bezpośrednimi stronami konfliktu, naturalnie. Więc te niektóre ich scenariusze są fantastyczne. To znaczy, z jednej strony mamy fantastyczny scenariusz rosyjski o tym, że udaje się im opanować terytorium obecnej Ukrainy co najmniej do linii Dniepru. Kontrolują resztę tego obszaru w taki czy inny sposób, może polityczny, a nie bezpośrednio administracyjny. I no i co? I właściwie zrealizowany jest postulat, z którym na początku wystąpili podczas ogłaszania owej specjalnej operacji wojskowej. To jest naturalnie w świetle naszych aktualnych spostrzeżeń scenariusz, który wydaje się mało prawdopodobny. Znaczy mało prawdopodobne jest to, żeby te cele, które deklarowali pierwotnie, zostały osiągnięte w dającej się przewidzieć przyszłości, bo one mogą zostać osiągnięte najpewniej, ale w długiej, a co najmniej średniej perspektywy. Przynajmniej tak twierdzi większość znanych mi politologów, analityków. Nie, ja się nie będę bawił analityka wojskowego, bo nie znam się na wojskowości na tyle, ale staram się słuchać i wyłuskiwać tych, którzy się znają w różnych miejscach. To z jednej strony mogą być Amerykanie. Nie tak dawno w Myśli Polskiej udało się przeprowadzić, mam nadzieję, interesujący wywiad ze Scottem Ritterem, jednym z głośniejszych teraz takich spoza głównego nurtu analityków wojskowych amerykańskich, były Marines. W jednym z najbliższych numerów Myśli Polskiej kolejny wywiad się powinien ukazać z wykładowcą Akademii Piechoty Morskiej też, czyli Marines amerykańskim pułkownikiem, jednocześnie doktorem, właściwie już profesorem tej akademii. Więc staramy się słuchać tych ekspertów, którzy są trochę bardziej elokwentni od, nie wiem, generała Skrzypczaka, bo to chyba nie ma sensu. W tym tych amerykańskich, prawda? To nie znaczy, że po obu stronach konfliktu tego, tej chwili na Ukrainie, też są osoby wypowiadające się w sposób chyba w miarę realistyczny w ocenie tego konfliktu. To z jednej strony od czasu do czasu jest Aleksiej Arestowicz po stronie ukraińskiej, który oczywiście wcześniej wypowiadał się całkowicie nierealistycznie, ale wcześniej był oficjalnie doradcą biura prezydenta, czyli doradcą biura Zełenskiego, administracji Zełenskiego. Dzisiaj już nie jest. Mniejszym lub większym hukiem, czy wyleciał, czy odszedł, trudno powiedzieć. No ale tak czy inaczej z jego wypowiedzi, między wierszami oczywiście, można próbować też wyłuskać jakieś informacje o tym, co dzieje się na tym froncie, jak wygląda przebieg poszczególnych działań wojennych. Z drugiej strony mamy no, postać mroczną i otoczoną szeregiem legend, ale w moim przekonaniu realistycznie przedstawiającą sytuację ze strony rosyjskiej z kolei, a mianowicie Jewgenija Prigożyna, czyli koordynatora jego bardziej formalnego, słynnych Wagnerowców. On też nie opowiada bajek o rychłym zwycięstwie, o tym, jak to bohaterska armia. Po czym po tej chwili takiej pauzy znaczącej dodał na prezydenta Ukrainy. Tak? Oczywiście pauzy znaczącej dodał na prezydenta Ukrainy. Tak? Oczywiście żart. No ale poza tym, że stosuje takie dowcipne wstawki, to od czasu do czasu warto też sięgnąć do niego jako tego, który mówi o tym, jak wygląda ten tragiczny konflikt, który zresztą, o właśnie, film nakręcił za swoje pieniądze. Najlepsi w piekle, taki film polecam osobom rosyjskojęzycznym. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział ten film? Widzę, że część z Państwa tak. Moim zdaniem bardzo realistyczny obraz, prawda? Taki pokazujący. Tak, zdecydowanie. I zwróćmy uwagę, że tam nie ma
żadnej polityki. Tak, tam nawet nie ma, nie ma mowy o narodowości. Jaki jest tytuł oryginalny? Lutrze Badu. Badu. Czyli w piekle. Tak, tak, tak. Szkoda, że nie jest no, osobą rosyjskojęzyczną, przerozumiejącą rosyjski bardzo gorąco polecam, chociaż tam wiele dialogów nie ma, prawda? Ale, ale niektóre są i to znaczące. Niektóre są i to znaczące, więc warto to obejrzeć. I z tego obrazu na kinematografii też przebija taki realizm, bo jest oparty na scenariuszu jednego z uczestników nieżyjącego już, poległego właśnie tam Wagnerowca. Zapomniałem na chwilę nazwiska, ale tak czy inaczej dość realistyczny obraz. Więc wracamy do scenariuszy. Więc pierwszy scenariusz jakiegoś wykładu zwycięstwa. No, Blitzkriegu nie będzie, bo już jest rok po, prawda? Nie było żadnego Blitzkriegu. Było pewnie z różnych względów. No, to, że strona rosyjska najpierw w wyniku, do tej pory właściwie to jest tajemnicą, choć niektórzy się domyślają, wycofała się z Kijowa, później strona rosyjska wycofała się z Charkowszczyzny, z Chersonia. No to świadczy o tym właśnie, że niekoniecznie zresztą celem, realnym celem strony rosyjskiej jest w tej chwili opanowywanie tych kolejnych terytoriów. Niekoniecznie to jest jej cel, też nad tym się później zastanowić. Odrzucamy zatem ten pierwszy scenariusz jako mało realistyczny, chyba że jesteście Państwo innego zdania. Mówię o tym scenariuszu przejęcia trwałej i pełnej kontroli nad obszarem Ukrainy przez stronę rosyjską. I militarną. Nawet zastanówmy się, jak mogłaby wyglądać okupacja tak wielkiego obszaru, czy próby jego kontrolowania. Szczególnie tutaj, gdzie my przed wojną też mieliśmy doświadczenie skuteczności działań terrorystycznych, nie ukrywając. Z takich działań by było pewnie mnóstwo, jeszcze byłyby podsycane z zagranicy. Nie byłoby lekko. I pewnie w Moskwie nikt o tym na poważnie nie myśli. Ale drugi scenariusz, suflowany przez stronę ukraińską, też jest chyba mało realistyczny. Czy scenariusz zakładający, że odzyskają Krym, wrócą do granic roku 91. Proszę Państwa, to już nawet strona amerykańska i to te media głównego nurtu amerykańskiego mówią o tym, że realizmu tu nie ma żadnego. Realizmu w postulatach nie tylko dotyczących odzyskania Krymu, ale również odzyskania Donbasu, przynajmniej tej części, którą w tej chwili udało się Rosjanie, jest mało realistyczna, ewentualna kontrofensywa. No właśnie, ewentualna kontrofensywa to jest też pytanie, ukraińska kontrofensywa, pytanie, nad którym proponuję, żebyśmy się wspólnie zastanowili i sobie ten temat przedyskutowali, bo pojawiają się sprzeczne sygnały. Zwróćcie Państwo uwagę, z jednej strony mamy zapewnienia o tym, że kontrofensywa będzie. Z drugiej strony w ubiegłym tygodniu, to już ponad tydzień temu, major bodajże, w każdym razie dowódca wojskowy ukraiński, Anatolij Kozieł, pseudonim Kupą, daje wywiad obszerny Washington Post amerykańskiemu. I w tym wywiadzie co mówi? Mówi, że jest fatalnie, że mamy sytuację, w której na front ze strony ukraińskiej trafiają żołnierze, co być nie przeszkoleni. Zresztą Państwo widzieliście te łapanki na ulicach ukraińskich miast. No, oczekiwać, żeby to byli przeszkoleni ludzie, jeśli się łapie już, to, przepraszam, że to powiem, mięso armatnie, czy jak już mówią na Ukrainie, już mówią nie mobilizacja, tylko mobilizacja. Tak? Bo ci ludzie tak krótko przeżywają na froncie, bo to jest straszne. To jest, no, wręcz, jeśli ktoś to widział, no to wie, o czym mówię. W internecie jest coraz więcej tego rodzaju obrazków. No, na przykład w Odessie łapanki z wykorzystaniem ambulansów, tak żeby nie widzieli, że przechodzący potencjalni poborowi, czy zmobilizowani właściwie, żeby nie widzieli, że to jedzie odpowiednik naszych danych komend uzupełnień wojskowych, to jedzie karetka. Jedzie karetka, wysypują się umundurowani ludzie z tej karetki i na siłę wrzucają tam człowieka, prawda? No, takich scen jest mnóstwo. Aha, wieść niesie się bardzo szybko, cmentarze rosną. Ci młodzi ludzie to widzą i oni wiedzą, że są przeznaczeni do tej mobilizacji. No, to jest tragedia. Dlatego nie dziwmy się, ja tak czasami o to apeluję, nie dziwmy się, że ci tutaj, których pełno u nas jest w ulicach polskich miast, młodzi też, że oni nie chcą tam wracać, no, bo walczą o życie. Tak naprawdę szanse na ich przeżycie byłyby niewielkie, pewnie by tam trafić. Według danych ukraińskich, uwaga, nie Anatolija Kazieła
i tego wywiadu, którego udzielił Washington Post, ale innych danych przekazywanych przez dowództwo ukraińskie, nieoficjalnie oczywiście, ale publikowanych w mediach amerykańskich, mamy do czynienia ze stratami na poziomie 5% dziennie z każdego oddziału, czyli w ciągu 10 dni, łatwo policzyć, ginie 50% oddziału. Ja mówię o Bachmucie, o Bachmucie, 10 dni, 50%. 20 dni, koniec, nie ma w ogóle oddziału. Prawda? I to ja mówię o stratach śmiertelnych lub no, inwalidów już nieodwracalnych, niemożliwych do przywrócenia na front, na porywanie. Czy to jest po prostu faktycznie, proszę Państwa, maszynka do mielenia ludzkiego mięsa. No to co tam się dzieje. I nie ulegajmy romantyzmowi niektórych polskich ambasadorów, polityków, którzy mówią, że my powiedziałem, że tam my przebiegamy, powalczymy, bo chyba nie wiedzą, o czym mówią tak naprawdę. Ja czasami słyszę to, to uznaję, że ci ludzie są całkowicie oderwani od rzeczywistości, wychowani na bohaterszczyźnie, na filmikach jakichś, czy komiksach, może nawet o Supermanach, że tak wygląda wojna. To iluzja. No ale dobrze, wracając do scenariusza. Ukraińska strona też pewnie no, fikcyjny całkowicie iluzoryczny jest scenariusz odzyskania terytorium z 91 roku. Już nie mówię o przepraszam, tych Ukraińcach, którzy mówią, że odzyskają sobie jeszcze więcej, to tam kawałek obwodu rostowskiego czy krasnodarskiego też tacy są. Ale to już jest dziś po prostu urządzone. Jakie zatem scenariusze wydają się być bardziej realistyczne? Wydaje mi się, że rację ma profesor John Mersheimer, znowu amerykański politolog, znawca stosunków międzynarodowych, który powtarza już od kilku miesięcy, obserwując ten konflikt, że być może dzisiaj chodzi o to, żeby zdezelować Ukrainę jako obszar, który ma być takim państwem upadłym, taką stertą ruin, zniszczami w środku Europy. Z różnych względów jest to potrzebne. Z jednej strony Rosja musi to zrobić, bo cel pierwotny, o którym mówił właśnie Mersheimer, polegał na neutralizacji tego obszaru jako źródła potencjalnego zagrożenia dla nich. W ich optyce, możemy się spierać, czy mają rację, czy nie, ale w ich optyce to jest, było egzystencjalne zagrożenie. Wyraził i zresztą nic nowego od 2008 roku Putin mówił o tym, że to jest egzystencjalne zagrożenie siły NATO. Powtarzał kilkanaście lat, zanim zaczęła się ta wojna gorąca. I no cóż, żeby to egzystencjalne zagrożenie zneutralizować, to być może trzeba to obrócić po prostu w ruiny. I w tej chwili to się mniej więcej dzieje. Niestety obracaniu w ruiny towarzyszą również te straty, o których mówiliśmy, czyli niepowetowane już straty demograficzne. No bo jeśli założymy do różnych szacunków, że tam już mamy od 100, to mówią optymiści z Politico, z portalu Politico amerykańskiego, od 100 tysięcy poległych po stronie ukraińskiej, do 250 tysięcy, jak niektóre inne źródła podają, a założymy, że są to ludzie, którzy są w takim wieku, że mogliby zakładać rodzinę, aktywnie prowadzić życie, nie wiem, firmy, pracować i tak dalej, no to będziemy mieli do czynienia z taką luką demograficzną w społeczeństwie ukraińskim, która sprawi, że ono będzie zdezelowane w sensie społecznym, no, w sensie substancji społecznej. Całkowicie już jest w dużej mierze. Więc całkowita degeneracja tego obszaru, właściwie takie nowe dzikie pola, tylko że jeszcze gorsze. Dlaczego jeszcze gorsze? No bo widzę, że Zachód chyba robi to samo mniej więcej. Ma takie samo podejście do na tego terytorium Ukrainy. Potem jak wiceminister obrony Wielkiej Brytanii ogłosiła, że zubożony uran, pociski z zubożonym uranem mają trafić na Ukrainę. Tak. Są badania w Polsce, zresztą bardzo gorąco polecam. Ostatnio znajomy profesor z Akademii Marynarki Wojennej przysłał taki ciekawy artykuł naukowy, który ukazał się w ich wydawnictwie naukowym, dotyczący skutków użycia pocisków z zubożonym uranem. Niektórzy mówią, że nie ma się czym przejmować, bo ten uran jest zubożony, ale jak przeanalizowali naukowcy i analitycy skutki użycia tych pocisków w Iraku czy w Jugosławii, no to widać, że mieliśmy do czynienia z takim wzrostem zachorowań na nowotwory różnego rodzaju, że ten wzrost dotyczył nie tylko, uwaga, nie tylko żołnierzy, którzy tam byli w pobliżu, tak, którzy
uczestniczyli w walkach, ale dotyczył również ludności cywilnej, mieszkańców okolic, w których te pociski z ubożonym uranem były wykorzystywane. I do dzisiaj widać skutki, czy w Iraku, czy w Jugosławii, skutki używania tej broni. Więc skoro Brytyjczycy, przeciwko, wręcz odwrotnie, twierdzą, że przyda się im, no to znaczy, że oni też, to jest chyba najlepsza manifestacja tego, w jaki sposób oni się odnoszą, jaki jest ich taki realny stosunek do tych biednych ludzi tam mieszkających, prawda? Czy żołnierzy, czy cywilów, wszystko jedno. Więc to o lepszy dowód tego chyba trudno. No właśnie, i tak czy inaczej, jeśli ziści się ten drugi scenariusz, czyli jeśli z Ukrainy pozostaną zgliszcza, zależnie od tego, kto te zgliszcza formalnie będzie kontrolował, czy to będzie jakiś satrapa, komin w rodzaju Zeleńskiego, czy to będzie ktoś inny, różnic nie ma, to tak czy inaczej, jakie to niesie dla nas konsekwencje, teraz się zastanówmy dla Polski. Czy dobrze jest mieć, proszę Państwa, obok, po sąsiedzku, państwo upadłe, państwo pełne różnego rodzaju patologii społecznych, przestępczości. Nikt na przykład nie myślał o tym, jak ludzie z PTSD, czyli z tym syndromem pougazowym po wojnie, no, skończy się wojna, załóżmy, czy konflikt ulegnie zamrożeniu i dokąd oni pojadą. No tam nie będzie pracy. Nie będzie pracy, bo mamy wyjałowienie ekonomiczne całej substancji przemysłowej. No. Nikt nie będzie w to pompował, nie oszukujmy się, nikt nie będzie w to pompował pieniędzy, bo jesteśmy na progu kolejnego kryzysu najprawdopodobniej i to ogromnego. Nawet Amerykanie nie uruchomią maszynki do drukowania tych dolarów, bo ten wartość tego dolara, to zaraz do tego przyjdziemy, będzie spadała przecież w najbliższym czasie raczej. Więc no cóż, ci ludzie coś będą musieli robić, prawda? Pewnie jakaś część z nich trafi tu do Polski. I wtedy będziemy tęsknili za tą falą migracyjną, którą mamy w tej chwili, bo nie trudno przewidzieć, prawda, że jak przyjadą tu ludzie z doświadczeniem wojennym, ludzie, którzy widzieli różnego rodzaju okrucieństwa podczas tej wojny, no to niekoniecznie będą zajmowali się pracą u polskiego rolnika, czy gdzieś w fabryce u nas, czy nie będą kierowcami w Uberze, ale mogą zająć się również czymś innym. Do końca dla nas przyjemnym i bezpiecznym, prawda? Czyli może powrócić to, o czym już powiem, zapomnieliśmy, czyli lata 90. świat przestępczy, różnego rodzaju przestępstwa, o których zapomnieliśmy. Zresztą to już się tak pojawia w mniejszym zakresie oczywiście, ale jeśli ostatnio PZPN ogłaszał parę miesięcy temu o Polski Związek Piłki Nożnej, że pojawiło się sprzedawanie i ustawianie meczów piłki nożnej w Polsce na szczeblu na razie jakiejś trzeciej linii, ale kto się tym zajmował? Zorganizowana grupa prowadzona przez Ukraińców. Myśmy już trochę zapomnieli o takich praktykach, ale oni pamiętają, no i próbują gdzie nigdzie tymi praktykami się zajmować. No niestety, może nie mają czym innym się zająć. Tak czy inaczej, ten scenariusz jest dla nas, dla całej Europy oczywiście tragiczny. No? Czy da się tego scenariusza uniknąć, czy jest jakiś bardziej pozytywny niż te zgliszcza, to państwo upadło całkowicie. I to scenariusz realistyczny. No, Chiny proponują. Chiny proponują co? Nie wiem, czy Państwo czytaliście ten plan pokojowy zgłoszony przez Xi Jinpinga. Chiny proponują właściwie, można powiedzieć, zamrożenie konfliktu, bo inaczej się nie da. Nie liczmy na to, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie traktatowe, że teraz się odbędzie konferencja pokojowa i wszystko już będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Można to co najwyżej wygasić na jakiś czas, to co się w tej chwili tam dzieje. Ale samo wygaszenie na jakiś czas to jest oczywiście z jednej strony, uwaga, bo to są różne strony, no da. Z jednej strony ta propozycja chińska doprowadziłaby do tego, że oczywiście ileś pewnie tysięcy istnień ludzkich byłoby uratowane. My byśmy byli w stanie w miarę normalnie funkcjonować, w sensie też ewentualnie jakiejś odbudowy ekonomicznej Europy, głównie Europy na tym wszystkim traci. Czyli można by było wrócić do koncepcji jednego pasa, jednego szlaku chińskiej i przez Ukrainę, i nie przez Ukrainę, i przez Rosję, i odblokować te korytarze transportowe, to byłoby możliwe wtedy i dlatego Chińczykom na tym zależy i Chińczycy podkreślają, że chcieliby takiego rozwiązania, nawet tymczasowego. Niektórzy są optymistami i mówią, że gdyby coś takiego się udało, to dojdzie do koreanizacji
czyli do tego, żeby pamiętać Państwo od ilu, już 70 lat, tak, w roku będzie 70 lat, my mamy zamrożenie konfliktu między Koreą Północną a Koreą Południową. No? Trwa. Masz, też. Tam od już 50 lat. Czyli okazuje się, że te rozwiązania tymczasowe polegające na zawieszeniu broni, na doraźnych krokach, czasami wykazują się większą trwałością niż rozwiązania formalno-traktatowe. Ale ja nie mam przekonania, że tutaj byłoby podobnie. Nie mam przekonania, że tutaj byłoby podobnie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko będzie zależało w przypadku takiego zamrożenia od intensywności przygotowywania obu stron do kolejnego etapu konfrontacji. I złą stroną takiego rozwiązania jest właśnie to, że wtedy dajemy czas. Że wtedy dajemy czas, nie musimy daleko szukać. Była kanclerz Niemiec Angela Merkel, wprost powiedziała, że niestety te porozumienia mińskie, które były zawarte dotyczyły Donbasu, były tylko i wyłącznie grą na czas niezbędny do uzbrojenia strony ukraińskiej, czyli jednej ze stron. Wprost. To było potwierdzone jeszcze przez kilku innych europejskich polityków, że niestety takie była intencja, jak się okazuje. Więc jeśli mielibyśmy coś takiego, no to musimy się liczyć z tym, że w przeciągu kilku lat, góra kilkunastu, mamy wybuch kolejnego konfliktu i być może jeszcze bardziej krwawego i okrutnego. No? Czyli też ma swoje minusy to rozwiązanie proponowane przez Chińczyków. Wcale nie jest takie kolorowe. No? Oczywiście ja nie mówię o rozwiązaniu całkowicie idealistycznym, że nagle są rozmowy, wywalamy Anglosasów z tego konfliktu, realizujemy politykę zgodną z interesami Europy, Ukrainy, Rosji, czyli wszystkich siadamy i dyskutujemy. Zresztą Rosja sama sobie utrudniła ten scenariusz na marginesie, dokonując wcielenia tych dwóch obwodów, przynajmniej dwóch, bo jeśli Donbas można było jeszcze przerwnąć, no to ja nie widzę w tej chwili możliwości, żeby Ukraińcy zgodzili się, z jednej strony Ukraińcy zgodzili się na utratę Zaporoża i obwodu chersońskiego, a z drugiej strony oczywiście, żeby Rosja zgodziła się na formalną rezygnację z tych obszarów, które dopiero co na mocy przecież wniesienia poprawek do konstytucji przyjęła w skład Federacji Rosyjskiej. Że te niektóre decyzje, które były podejmowane czy przez jedną, czy przez drugą stronę konfliktu, utrudniają jego rozwiązanie jakiekolwiek. Tak samo jak rozwiązanie tego konfliktu utrudnia ta wiadomość, słyszeliście Państwo w TVP Info, w tych mediach głównego nurtu, to już piszą, że poszukiwany zbrodniarz Putin ukrywa się pod osłoną nocy. Ostatnio takie zdjęcie z Mariupola, zdaje jak on odwiedzał Mariupol, to TVP Info widziałem, ktoś zrobił screena, ja nie oglądam, ale ktoś zrobił screena i taki podpis bo na tych swoich paskach, że poszukiwany zbrodniarz podróżuje sam za kierownicą pod osłoną nocy. Ale nie zdjęcie Putina, jak jedzie samochodem, bo Mariupol za kierownicą się. Więc to, do czego zmierzam, czyli mówię o tym Międzynarodowym Trybunale Karnym, tak zwanym, o nakazie aresztowania Putina, no to oczywiście jest śmieszne, dlatego że żadne z mocarstw aktualnych, a mamy trzy mocarstwa na świecie, jak powiecie, Chiny, Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską, choć to trzecie jest słabsze od tych dwóch pierwszych oczywiście, to żadne z nich nie ratyfikowało w ogóle umowy o międzynarodowym powołaniu międzynarodowego Trybunału Karnego. A żeby było śmiesznie, jeszcze mało osób o tym pamięta, ale jak w 2017, o ile się nie mylę, roku poprzednie kierownictwo Międzynarodowego Trybunału Karnego oznajmiło, że zacznie postępowanie dotyczące amerykańskich zbrodni wojennych w Afganistanie. Co się stało? No ale dlaczego nic właśnie? Dlaczego tak szybko zrezygnowali? Bo momentalnie administracja Donalda Trumpa, wówczas prezydentem był Trump jeszcze, ogłosiła, że no dobrze, to my was, tych sędziów Trybunału, wrzucamy na listę osób objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone. Momentalnie sprawa ucichła, nikt się już tym nie zajmuje. I taki jest generalnie stosunek mocarstw do tego Trybunału, tylko przepraszam za to wyrażenie, my, europejskie jelenie, uznajemy, że ten Trybunał ma jakiekolwiek znaczenie poza tym politycznym. No ale ten Trybunał pod naciskiem określonym politycznym zrobił to, co zrobił, czyli dał pożywkę mediom, jeszcze tak na marginesie niektórzy myśleli, że przywódca
innego państwa, mocarstwa, które nie uznaje również tego trybunału, czyli Xi Jinping, nie spotka się z Putinem stojącym na czele mocarstwa, też nie uznającego trybunału, bo jest jakiś nakaz aresztowania. No, chore zupełnie. Całkowite już absolutne, ale niektórzy twierdzili, że to po to, że przed wizytą Xi Jinpinga w Moskwie trzeba było taką decyzję podjąć. Absurd oczywiście. No ale to też zamyka nam pewne drogi, bo teraz w sensie czysto formalnym, no chcielibyśmy, żeby ta Europa prowadziła w przyszłości taką czy inną formą dialogu z Moskwą. No musi jakoś, z sąsiadem. Prawda? Jak ma prowadzić formę dialogu? Jeśli wszystkie kraje Unii Europejskiej, plus oczywiście Wielka Brytania, nie, poza, uwaga, Węgrami, które studiują, nie będą aresztować Unii Europejskiej, jeśli przyjedzie do Budapesztu, to wszystkie pozostałe państwa twierdzą, że będą się stosowały do owego absurdalnego nakazu aresztowania. To jest po prostu kwestia utrudnienia dialogu, tak? Dialogu, wizyty jakiejkolwiek. Oczywiście jest to całkowicie absurdalne, więc to po to było w moim przekonaniu przeprowadzone, żeby wyeliminować tą możliwość dialogu. No i właśnie, i już kończąc ten wstęp, a właściwie zastanawiając się jeszcze nad jednym obszarem, którego nie poruszyłem, popatrzmy na Europę w tym wszystkim. Nie ma dobrego scenariusza w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, dla Europy. Prawda? Poza jednym scenariuszem, poza nie, oczywiście znowu. Mrzonka, jak ktoś powie, deamerykanizacją Europy, czyli oderwaniem się od wpływów i interesów zewnętrznych względem Europy. Ja bym powiedział szerzej, nie tylko deamerykanizacja, ale debrytyzacja, bo Wielka Brytania odgrywa, wydaje mi się, w ostatnim okresie bardziej jeszcze agresywną i złowieszczą rolę w tym konflikcie niż Stany Zjednoczone. Stanach Zjednoczonych, wbrew pozorom, bo mi mówił Scott Ritter w tej rozmowie, w tym wywiadzie, o którym Państwu wspominałem, w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z kilkoma osobami nawet w tej administracji, w administracji Bidena, rozumiejącymi Rosję. Jedną z tych osób jest William Burns, szef CIA, dyrektor CIA obecnie. Były ambasador w Moskwie. I to William Burns w 2008 roku wystosował słynną depeszę do ówczesnej sekretarz stanu Condoleezzy Rice, słynną depeszą, której pisał o tym, jako ambasador, że postulat przyjęcia Ukrainy i Gruzji wówczas jeszcze też do NATO jest czymś nie do zaakceptowania i czymś wprost prowadzącym do konfrontacji. Czy tą grubą, czerwoną linię, którą wyznaczyła sobie Moskwa. Co więcej, w tej słynnej depeszy William Burns pisze, że niezależnie od poglądów politycznych, on był bardzo aktywnym ambasadorem, spotykał się z różnymi opcjami politycznymi w Rosji. Też z tymi prozachodnimi, z tymi liberalnymi. I nawet ci niby liberałowie, niby prozachodni, no dzisiaj byśmy powiedzieli, jacyś nawalniści i tak dalej, te okolice, też nie zaakceptowaliby przystąpienia Ukrainy do NATO. No, nie zaakceptowali. Tymczasem, jak mówi wspomniany już profesor Mersheimer, Ukraina de facto, nie de jure, bo NATO jest. Znalazła się tam po 2014 roku. Więc obecny szef CIA doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musiało się wydarzyć to, co się w tej chwili dzieje. Zresztą to jest jedyna osoba, która ma kontakty z swoim odpowiednikiem, z szefem służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej, Sergiejem Naryszkinem. Tam w Turcji odbywały się rozmowy dyskretne. Więc jakiś kanał komunikacji jest zachowany. Proszę pamiętać, że to tylko my sobie spaliliśmy kanały dyplomatyczne, kanały te nieformalne, różne takie jak przez służby, przez wywiady realizowane, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, żeby takie były, że są tajne. Ale wszystkie inne kraje, łącznie z krajami bałtyckimi, które przecież są retorycznie równie mocno antyrosyjskie w tej chwili jak władze polskie, mają jakiś dialog, jakąś rozmowę. A ja Państwu ujawnię, że podczas jednej z moich niedawnych rozmów z panem Sergiejem Andrzejewem, ambasadorem rosyjskim, on powiedział, że nie ma kontaktów na poziomie roboczym. Takim elementarnym. W takich sprawach bieżących, które warto było załatwić. Nic, kompletnie. Więc gdyby się coś stało, jaka jest zasada dyplomacji, gdyby się coś miało wydarzyć, to
to właśnie te kraje, z którymi znajdujemy się w konflikcie, powinniśmy mieć jako jedne z tych, z którymi mamy jakieś kanały łączności, żeby zapobiec najgorszemu. A myśmy je przecięli, nie ma nic. Rozmawiają wszyscy, łącznie z Amerykanami. Widzieli, że rozmawiali nawet po tych ostatnich incydentach nad Morzem Czarnym, rozmawiali Lloyd Austin, sekretarz obrony, z Sergiejem Szojgu, ministrem obrony rosyjskim, rozmawiali szefowie sztabu, Mark Milley i Valery Gerasimow, czyli te kontakty takie bieżące, robocze w sytuacjach kryzysowych są, u nas ich nie ma. I to jest, proszę Państwa, najgroźniejsze, już puentują, bo to może doprowadzić do tej sytuacji, o której opowiadał z taką, nie znam języka francuskiego, może ktoś widział oryginalną wypowiedź, ale niejaki Jan Emeryk Rościszewski w telewizji francuskiej, opowiadający po francusku, zresztą ten francuski zna, opowiadał o tym, że no cóż, nawet jak nie chcemy, to będziemy musieli, jeśli Ukraina przegra, przystąpić do tej. Później to samo potwierdzał prawdziwość. Sensowność jego wypowiedzi potwierdzał ambasador w Kijowie, Cichocki, obronił swojego kolegi. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że no nikt, żaden ambasador żadnego kraju nie powinien wypowiadać słów, które nie są uzgodnione z centralą. To znaczy albo u nas nie działa w ogóle MSZ, co też jest możliwe. To jest optymistyczna pozycja. Optymistyczna jest taka, że oni, nikt niczego nie kontroluje. Jak to w Polsce, wiecie? Każdy sobie, bez żadnego centrum koordynacyjnego, bez żadnej politycznej. I każdy sobie może tam chlapać ile chce i co chce w różnych mediach, w różnych krajach. Chciałbym, żeby tak było. Ale pesymistyczna wersja jest, ja nie wiem, która jest prawdziwa. Pesymistyczna wersja jest taka, że o tym się mówi. I on po prostu chlapnął nie dlatego, że ma taką genialną ideę, że dołączamy do wojny po upadku Ukrainy. Nie jest nim autorski pomysł. Tylko, że o tym się gdzieś w korytarzach władzy mówi. No. Wolałbym, żeby to nie było tak, ale poczuć tego nie możemy. To jest ten najgorszy scenariusz, który może się spełnić. No poza oczywiście scenariuszem atomowej apokalipsy, który też gdzieś według niektórych majaczy, ale ja osobiście uważam, że on jest mało realny na tym etapie, to znaczy ta jądrowa apokalipsa ograniczyłaby się prawdopodobnie do, niestety znowu do Ukrainy, czyli do użycia broni, taktycznej broni atomowej przez stronę rosyjską. A do tego może doprowadzić co? Do tego może doprowadzić sytuacja, w której dozbrajana, nie wskazuje strona ukraińska, zacznie, a to jest paradoks, zacznie odnosić sukces. Zagładę na Ukrainę może przynieść sukces potencjalny kontrofensywy. Więc mówię samymi paradoksami dzisiaj, zwróćcie Państwo uwagę, ale życie jest paradoksem. Więc paradoksalnie trzeba trzymać kciuki, żeby Ukraińcom się nie udało. Jak się uda i na przykład wejdą na terytorium Krymu, no to mamy zagrożenie zmiecienia z powierzchni ziemi, tak z użyciem taktycznej oczywiście, podkreślam, taktycznej, nie strategicznej broni jądrowej, jakiejś części Ukrainy, no i ogromnej tragedii. Nieobliczanych później już w skutkach i następstwach, nie tylko tych zdrowotnych, egzystencjalnych, ale długofalowych, cywilizacyjnych i politycznych. Więc scenariuszy, jak Państwo widzicie, jest kilka, pewnie jest kilkanaście, bo byśmy mogli sobie je modyfikować na różne sposoby. I warto się nad nimi zastanawiać w moim przekonaniu, dlatego że nikt o nich nie mówi. Znaczy, ja rzadko kiedy sięgam, ale koledzy opowiadają mi, co wyczytują w polskich mediach, bo ja już nie mam wytrzymałości i siły, szczerze powiedziawszy, żeby je śledzić tak, z taką uwagą, mam też czasu. Ale wielu kolegów mi mówi, że tam opisuje się, że tylko kwestią czasu jest zwycięstwo Ukrainy i tak dalej. Naprawdę, nawet jeśli tak jest, nawet jeśli jest taki scenariusz, to musimy zawsze brać pod uwagę kilka różnych możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń, oceniać poziom ich realistyczności, poziom prawdopodobieństwa, że właśnie one się ziszczą i według tego też modyfikować pewne nasze zachowania, nasze reakcje, planować i oceniać również, owszem, tą naszą prowadzoną tutaj w Polsce czy przez nasze władze politykę, bo ostatni spór też, to jest pytanie do Państwa też,
Ostatni spór, jaki miałem ze wspomnianym już Scottem Ritterem w rozmowie, dotyczył tego, że ja jestem zwolennikiem tezy, że to Anglosasi, czy przynajmniej ich część, próbuje wciągnąć Polskę do wojny potencjalnie, a on mówi na odwrót. Nie, nie, to wy Polacy, wasze władze próbują nas, Amerykanów, wciągnąć do wojny. Takiej konfrontacji na wielką skalę. Ja mówię do Rittera, no to w takim razie jesteś optymistą co do oceny potencjału polskich władz, bo uznajesz, że polskie władze są podmiotowe i same podejmują decyzje i to jeszcze supermocarstwo, jakie są Stany Zjednoczone, mogą wciągnąć do jakiejś wojny. Nie wiem, nie wiem, co bym wolał, zastanawiam się, co jest bliższe prawdy, czy to oni nas wciągną, czy my ich wciągniemy na jego, żeby nikt nikogo nie wciągnął, ale ciekawy jestem tego też, co Państwo na ten temat myślicie. Czy to my wciągamy, czy nas wciągną. No i jakie są jeszcze możliwe inne scenariusze, bo ich jest na pewno dużo. Tytułem zagajenia wstępu myślę, że to tyle. Przepraszam, jeśli za długo i za nudno, ale liczę na dyskusję ciekawą. A ja chcę zapytać o jedną rzecz. Tak, tak. Jak pan ocenia, ilu jest polskich najemników na Ukrainie walczy i ilu jest ideą? Bo ja oglądałam ostatnio jakiś program rosyjski, a oni twierdzą, że tych Polaków to nie zaczęsienie. No ja też takie twierdzenia ze strony dziennikarzy i ekspertów rosyjskich słyszałem, ale ja im zadaję zawsze pytanie wtedy. Wielu dziennikarzy mnie to pytało rosyjskich zresztą. Po pierwsze, gdzie oni są? Gdzie są jeńcy? No wprost, trzeba zadać to pytanie, że jeśli macie informacje o tym, że są tam kilkanaście tysięcy, czy to są kilkadziesiąt rosyjskich źródeł Polaków, to ja nie wierzę w to, żeby nie było jeńców. A skoro są jeńcy, to albo optymistyczny dla nich wariant, oni są wymieniani jakimiś tajnymi kanałami z Polską, czyli wtedy wracamy do tych kanałów, wtedy by się okazało, że istnieją jakieś kanały między wywiadami na przykład, nie wiemy, nie? Albo, no właśnie, albo by ich pokazali. Prawda? Tymczasem w żadnych mediach rosyjskich nie było jeszcze przypadku, żebyśmy zobaczyli mówiącego po polsku jeńca podkreślam, bo były rzeczywiście jakieś przechwyty rozmów tam radiowych czy telefonicznych, nie wiem na ile wiarygodne, pomiędzy tymi najemnikami podobno. Natomiast to, że oni tam są, to też nie ulega wątpliwości. To jest problem w skali, o który pani zapytała, bo to, że są, nawet wczoraj, znaczy dzisiaj media polskie główne no, tu podawały, że kolejne tam zginą, kolejnych dwóch jest gdzieś w szpitalu i to już konkretnie z nazwiskami. Natomiast pójście tą drogą, że którą idą Rosjanie. W pewnym momencie Rosjanie zaczęli na przykład lansować tezę, że w Olsztynie, nie wiem czy słyszeliście, że w Olsztynie, właściwie pod Olsztynem, powstaje ogromny cmentarz wojskowy na modłę amerykańską, takie proste groby, no, i że tam będą chowani właśnie ci najemnicy. To teraz powiem Państwu, że myśmy to sprawdzili. W sensie wysłaliśmy tam naszego korespondenta. No sami byliśmy zdziwieni to, co robią i o czym zaczęły pisać media rosyjskie. Okazuje się, że nie mają czegoś. Znaczy jest projekt, który dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Olsztynie wylansował, że to ma być niby cmentarz, gdzie te pochówki będą tańsze, bo to proste groby, rzeczywiście na wzór amerykańskich cmentarzy wojennych, ale to jeszcze nie powstało. A w mediach rosyjskich pojawiła się informacja, proszę, już będą chować tam te tysiące najemników. Nie ma czegoś takiego. Łatwo to sprawdzić. Prawda? Więc jest już sekundkę, tylko jeszcze dopowiem ostatnie zdanie. Wydaje mi się, że są duże ilości tych najemników, oczywiście, ale nie mamy żadnego pojęcia ile. Jeszcze ostatni argument tutaj. Nie wiem, czy się pani zgodzi, bo znów, gdyby ich było bardzo dużo, to najprawdopodobniej ich rodziny, tych przynajmniej, którzy tam polegli, no nie potrafiłyby do końca utrzymać pełnej dyskrecji. Jak jest ich mało, to rozumiem, że oni dostają jakąś tam opiekę, parasol, może sugestie służb, żeby nic nie mówić, z nikim nie rozmawiać, nikogo nie informować. Ale gdyby to było zjawisko obejmujące tysiące ludzi, to mielibyśmy też tysiące rodzin, bliskich, przyjaciół, którzy gdzieś tam pewnie podzieliliby się informacją o tym, że wygląda tak, a nie inaczej. Więc zjawisko jest, ale moim zdaniem o skali dużo mniejszej niż mówią Rosjanie.
pan poseł, tak? Myślę, że bagatelizujemy tutaj istotny udział lesbunów smoki. Oni już podnoszą. No to pierwsza, nie, nie. Wiesz co, oni powiedzieli, że tylko zażartuję, jak już o tym mówimy, oni powiedzieli, że konferencję prasową następną. O tym, jak wyjeżdżali z Polski, zrobią już z Placu Czerwonego. A teraz chyba Ostrołęce była w styczniu. Ale... Ostrołęce, czyli jednak nie na Placu Czerwonym. Ale tak na to może jest Plac Czerwony. O właśnie. Skoro w Łodzi jest czerwony rynek. Charakterystyczne zjawisko zauważyłem. Tam chyba ten wyrwał tam z tego Omnetu. On jest tym korespondentem i na przykład zauważyłem, że on często właśnie też lansuje troszeczkę, podrasowywuje ten udział Polski na tym tej wojnie, ale właśnie często tam są, jakby to powiedzieć, tak zwani przyszywani Polacy, którzy albo są de facto Ukraińcami, być może z jakimś pochodzeniem polskim, bądź faktycznymi Ukraińcami, którzy w Polsce pracowali, nauczyli się polskiego i oni robią za Polaków po prostu, bo sam słyszałem, jak ja oni mówią, no to mają mocny akcent i tak dalej, ale często mogą właśnie robić, jak to by się mówi popularnie, za Polaków, tak? Ale nawet nie robić, już sekundkę, tylko dwa słowa. Otóż jest kilkadziesiąt tysięcy, może więcej, nie wiem, ale kilkadziesiąt tysięcy obywateli polskich już mają paszport. Jeszcze w ciągu ostatnich kilku lat, jeszcze przed tą gorącą fazą wojny, mają paszporty polskie, tak, ale są Ukraińcami, w sensie etnicznym, mówią dalej z akcentem. Być może też z Żytomierzyzny są jacyś Polacy, którzy... A, to też. Widzą, chociaż tam stamtąd większość wyjechała, na szczęście. Tak, tak. Ja mam pytanie. Czy pana zdaniem, jeżeli by rządziła teraz Platforma Obywatelska, to z naszego punktu widzenia byłoby to lepiej, bo Niemcy by ich trzymali i powstrzymywali przed takimi nieprzemyślanymi ruchami, jakie wykonuje rząd PiS? A kto Niemców będzie trzymał przed nieprzemyślanymi? Nie, ale... Nie, ja żartuję, wiem. Bo nasi politycy PiS-u, pamiętamy pierwsze dni wojny, to się zachowywali, jakby nagle poczuli, że są głównymi graczami politycznymi, przynajmniej na naszym kontynencie. To jest pytanie tak naprawdę o Niemcy, bo jeśli my założymy, że Platforma jest, tak jak PiS mówi, kontrolowana, może nie kontrolowana, ale koordynuje niektóre jej działania Berlin, to pytanie, które pan zadał, bardzo, bardzo ciekawe i ja uważam, że wiele rzeczy tam się rozstrzygnie. To jest pytaniem o sytuację w Niemczech, to znaczy, która opcja w Niemczech zwycięży. My na dzisiaj nie mamy pewności, one między sobą się ścierają bardzo mocno. Ja zwracam uwagę na to, że na razie, ostatni taki przykład, jeśli chodzi o same Niemcy, pokazuje nam, że ta opcja, powiedzmy, atlantycka, czy kontrolowana część klasy politycznej niemieckiej, kontrolowana przez Stany Zjednoczone, jest górą w dalszym ciągu. I nie chodzi mi wcale o te leopardy, tylko chodzi mi o ten absurd, o żaglówce, która wypłynęła, jak wypłynął, proszę Państwa, i zrzucił, słyszeliście Państwo tą wersję w mediów niemieckich, zrzucił ładunki na Nord Stream. No, trudno o większy absurd, a to zostało rozkolportowane przez media niemieckie. To wyszło z Niemiec, to jest teoria niemiecka, która jest teorią, uwaga, w obronie Bidena i administracji Bidena, no, którego przecież udział w tym wszystkim opisał bardzo szczegółowo. Polecam, jest na naszym portalu Miś Polska Info. Pozwoliłem sobie przetłumaczyć cały artykuł Seymoura Hersha, tej legendy amerykańskiego dziennikarstwa śledczego, opisujący krok po kroku. Pewnie tam są jakieś nieścisłości w tym artykule, muszą być dobrze. W takich materiałach on będzie kontynuował to, z tym, co zapowiada. No, dotyczące udziału tych płetwonurków głębinowych ze Stanów Zjednoczonych, z Florydy i konkretnie ze środka Florydzie wyszkolonych, którzy zakładali te materiały wybuchowe. Więc ja bardziej wierzę Herschowi niż Niemcom, a to, że Niemcy puścili takie publikacje, świadczą to o podporządkowaniu interesom Waszyngtonu. Jeszcze wiele innych kwestii też o tym świadczy oczywiście, ale oczywiście z drugiej strony ktoś powie, że szklanka jest do połowy pełna, a ktoś inny, że do połowy pusta. No, skoro w Bundestagu mamy do czynienia z
kilkudziesięcioma, a nie z jednym, tak jak w polskim Sejmie, parlamentarzystami, którzy przy okazji różnego rodzaju uchwał i rezolucji głosują wyraźnie przeciw tej linii aktualnej w sprawie Ukrainy, a za dialogiem. Skoro nawet w dalszym ciągu kanclerz Olaf Scholz mówi, że tak, ja rozmawiałem wielokrotnie telefonicznie z Władimirem Putinem i zamierzam dalej rozmawiać, no to oznacza, że on jednak są w innym miejscu. I teraz jeszcze jedno pytanie. Właśnie tu tak zastanawiam się głośno, prawda? Właśnie tego, o co bym zapytał. Jeszcze jedno pytanie. Czy faktycznie ta narracja PiS-u o tym, że Platforma w dalszym ciągu byłaby tak kontrolowana czy koordynowana przez Berlin, jest w dalszym ciągu aktualna? Nawet jeśli kiedyś tak było, to teraz pytanie jest o to, czy biorąc pod uwagę to, że największy entuzjazm podczas takiej już całkowicie bałwochwalczej, jakiś absurdalny, podczas wizyty Joe Bidena wykazywały takie media jak TVN, które pozwały mnie nie TVPiS, tylko TVN. No to jak widziałem taką rozmowę dwóch dziennikarek, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na nie, jak one się nazywają, ale jedna mówi do drugiej, zazdroszczę Cię, że tam jesteś, tam na placu. A ta odpowiada, to już było tak, że miała sobie ta, która tam jest, na tym placu, mówi, sama sobie zazdroszczę. To oglądałem. Wiecie, proszę Państwa, ja jestem... Ja tych czasów nie pamiętam, ale popytałem jakichś tam starych kolegów, którzy... starszych ode mnie, którzy w latach 70. byli gdzieś na urzędach, że tak powiem, i obserwowali to, w jaki sposób medialnie przygotowane były wizyty pierwszych sekretarzy radzieckich, którzy tutaj przecież do nas przyjeżdżali, na przykład Werze Leonida Breżniewa. No? Coś takiego było niespotykane, przynajmniej według nich. Ja nie pamiętam, ale oni mówią, że to nie. Będę za dużo powtarzał, ale myślę, że Rosja też pewne rzeczy łatwo nie odpuści, chociażby Donbas. Nie mówię o surowcach, dostęp do morza, pewnie tam gdzieś biegną również rurociągi, gazociągi, które jednak łączą ropę albo gaz, które są surowcami, no tak satelitami, mimo wszystko na razie. No i teraz z drugiej strony, bo ja uważam, że wojna ma dosyć specyficzny taki wymiar, bo jestem w pobliżu dworca kolejskiego w Łodzi, nie jedzie sobie autokar z Gdyni do Kijowa. No to pytanie, mogę tam pojechać, chyba rozumiem, tak? I nie ma żadnego zagrożenia dalej. Ukraina nam sprzedaje techniczne zboże. Kupujemy od nich podobno węgiel, no ci muszą tam ludzie pracować mimo wszystko. Czyli pewnego obszaru nie ma zagrożenia, już pomijam to, co zajęli Rosjanie. I myślę, że no to, co mają zająć, to by nie było problemu. Do czego zmierzam? Jaka jest nasza realna szansa, skoro pan powiedział, że nasze władze sobie podcinały kanały dyplomatyczne, o ile w ogóle można mówić, że część ludzi popiera, znaczy w ogóle to, co jest polskie i nas reprezentuje, no bo to nie chcę o tym mówić, bo to jest temat rzeka. No i niech pan taki krótki scenariusz nakreśli, jak pan widzi na dzień dzisiejszy, no jak to się zakończy. Ja nie mówię, że to musi być realne, bo nie chodzi o wróżenie jakieś, tylko na dzień dzisiejszy. Po takich spotkaniach, bo ma pan różne kontakty, się trzeba wygrać. No tyle. Bardzo trudne pytanie. Ale pan poruszył się... Ale ja nie żądam tutaj jakichś orientacji, bo widzi pan, przychodzę na takie spotkania, to ja się więcej dowiaduję na temat tego, czy jest poszerzenie myśli niż w mediach, bo media mnie nie dają żadnego obrazu o wojnie praktycznie. I będąc geografem, no chciałbym wiedzieć, co mam dzieciakom powiedzieć przynajmniej, a próbuję to robić. Nie do końca mniej, bo za mało to wie. A jeszcze co ciekawe, mam uczniów, którzy są Ukraińcami, bardzo nieraz często się zastanawiam, że oni zanim przyjechali na poziomie pierwszej klasy technikum, doskonale język polski znają. I z tego, co słyszałem, oni byli znacznie wcześniej przed tym konfliktem, teraz po konfliktu troszeczkę wcześniej, 2014 roku co najmniej. Także tu jest taki szereg rzeczy dla mnie nieraz dziwnych, niezrozumiałych. Oni się zachowują generalnie na zajęciach grzecznie, ale mam wrażenie, że oni inną rolę w ogóle mimo wszystko, w tym wieku. Nie. To znaczy tak, pan dwa wątki poruszył, bardzo ciekawe, a jeden arcyciekawy w ogóle z tym węglem. To jest ważne, bo pan nam o tym przypomniał. Teraz, dosłownie wczoraj na Ukrainie, na razie na poziomie mediów, zaczęła się afera i ogromny skandal dotyczący tego, jakie środki na eksporcie węgla zarabiał Rinat Akhmetow już teraz w czasie tej wojny.
Ja to mówię jako pewien taki obrazek. No, zwróćcie Państwo uwagę, że z jednej strony przecież mowa jest o tym, że właśnie to, co Pan powiedział, trwa wojna. No, najlepsze realizowane są w dalszym ciągu pewne interesy wynikające z wieloletnich powiązań finansowych, ekonomicznych. Gdy ja sam dopytywałem bardzo wielu Rosjan, cały czas mnie to notowało, dlaczego nie rozwalicie szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczona jest broń? To odpowiedź była, znaczy odpowiedź, między wierszami była taka, no zobacz, ten jest powiązany kapitałowo z tamtym, a ten eksportuje marynek europejski z Ukrainy rudy żelaza na przykład, czy stal, prawda? Inne produkty. Faktycznie te grupy kapitałowe rosyjskie i ukraińskie, pomimo że formalnie są rugowane, wycinane przez jedną i drugą stronę, to tak naprawdę istnieją tylko poprzez system słupów różnego rodzaju postawionych firm. Więzi kapitałowe są, nie można zerwać więzi kapitałowych w ciągu kilku miesięcy, które były budowane kilkadziesiąt lat. Właściwie od momentu pojawienia się prywatnych sektorów gospodarki w dawnym Związku Radzieckim. To jest nierealne po prostu. Natomiast co do prognoz, to tak namawia mnie Pan do zrobienia rzeczy, które ja się strasznie obawiam. No, tak jak... Żeby ja jakąś próbę wystawiam, tylko na Pana stwierdzenie jak fachowca, bo może Pan, myślę, że z takimi nawet prognozami się rzadko spotykamy, bo grzebać sobie można. Ja przecież nie oczekuję, że się coś sprawdzi. To jest tak złożona sprawa, że nie wiadomo, kto z której strony jakoś tam, nie wiem, pociągnie szczątki. A jeszcze taki, może jeszcze jedno takie malutkie pytanie. Czy Pan coś wie na temat czarnych jamów na Ukrainie? Bo nie wiem, o tak mówi się gdzieś, no nie wiem, to wiadomo, to może być dezinformacja, to mogą być fake newsy, ale no myślę, że na poważnych portalach, że no tam jakieś udziały też ma ktoś, że chce władać tym. Znaczy nie wiem jak, przez tych oligarchów ukraińskich, zresztą Państwo wiadomo, jest no, bardzo wysoko hierarchii, no, korupcji i tak dalej. To się nie dziwi. Część u nas ludzi pewno też tutaj przyjechała dlatego, że mają pieniądze. Się wymigali od wojska, tak, i od ewentualnie. No nie wiem. No bo tak słyszałem, że podobno ktoś mi, no to jest 24% skali świata, no to są pokaźne jeny, nie? Po zniszczeniu ukraińskiego przemysłu, do którego w tej chwili na naszych oczach dochodzi, czyli jego części, największym bogactwem Ukrainy będą pozostawały czarnoziemne, o których Pan wspomniał, prawda? I to Pan wie lepiej od nas jako dobra. Jak to mniej więcej wygląda, jakie są obszary. W 2014 roku... Największy, znaczy procentowo na świecie. Tak, także to my z kolei Pana słuchamy w tych kwestiach. Dziękujemy za tę informację. Jeszcze jak Pan pozwoli, to się nawiążę, żeby nie zgubić wątków. Pan co, w 2014 roku, już tak od strony czysto politologicznej, analizy składu elit i zmian w elitach ukraińskich. 2014 rok to nie był tylko i wyłącznie przewrót, który obalił rzekomo prorosyjskich, którzy w ogóle nie byli prorosyjscy. Janukowicz nie był prorosyjski. To jest jakiś mit tutaj u nas wykreowany. Swoje interesy realizował. I lawirował między Zachodem a Moskwą, ale absolutnie nieuporządkowany Moskwą. Na tych, którzy przeprowadzą na Ukrainie to, co u nas stało się w latach 90. W sensie czysto własnościowym. Na Ukrainie, jak słusznie Pan powiedział, sformowała się oligarchia. Przepotężna. Wspomniałem o Achmetowie, ale jeszcze kilku innych. To są ludzie z pierwszych dwóch setek listy Forbesa słynnej. Już nie wiemy, jakie są ich faktyczne majątki, bo te, które były ujawnione, pozwalały już im na znalezienie się na liście Forbes. Od 2014 roku trwa rzeź oligarchów, ale nie dokonywana przez Ukraińców w imię odebrania im tego, co nakradli w latach 90., tylko dokonywana przez koncerny i korporacje pozarządowe. I na przykład, na czym ona polega? Na przykład, jeśli chodzi o obrót ziemią, czarnoziemami, o którym Pan wspomniał, to jednym z wymogów dla zbankrutowanego budżetu ukraińskiego, stawianych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy władzom ukraińskim, konkretnie zgodził się na to już Zełenski, jeszcze nawet nie Poroszenko, ale już Zełenski, po wyborach w 2019 roku, było uwolnienie obrotu ziemią, w tym dla podmiotów zagranicznych. To była formalna decyzja podjęta pod naciskiem tej globalistycznej struktury doskonale nam znanej jako minister nadmiar. To jest odpowiedź częściowa na to pytanie. Druga odpowiedź jest słynny fundusz, jeden z najpotężniejszych, jak mawiają, amerykański z siedzibą w Nowym Jorku, fundusz inwestycyjny BlackRock.
Fundusz BlackRock w tej chwili jest, znaczy prezes Funduszu BlackRock odbył już dwa oficjalne, nieoficjalne, nie wiem, ale oficjalne, te media ukraińskie o tym informowały. I na stronie prezydenta o tym jest Ukrainy. Spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Na jaki temat? Na temat przejęcia odpowiedzialności za odbudowę i restrukturyzację gospodarki ukraińskiej po zakończeniu konfliktu. BlackRock ma wyłączyć. BlackRock będzie, czyli prywatny fundusz, ogromny, gigantyczny, wpływowy fundusz z Nowego Jorku, będzie odpowiadał za odbudowę Ukrainy, za odbudowę Ukrainy potencjalną, za inwestycje wszystkie tam. To BlackRock będzie musiał wydać zgodę tym tutaj u nas w Polsce niektórym, którzy wierzą w tą fantazję o tym, że będą inwestować i odbudowywać Donbas, żeby było śmieszniej, bo Donbas jest, tak? Może będziemy, ale trzeba się z Moskwą porozumieć co do tego Donbasu, a nie z Kijowem. Bo teraz cokolwiek byśmy nie myśleli o naszej dyplomacji, jeżeli coś zrobimy, no to jakie są, słyszymy, że jakiś jest podkład potężny, prawda, z którym no, trzeba by się spotkać. No i pytanie, jak my tak, czy w imieniu nas coś tak postąpimy, to co my tam możemy zrobić? Kompletnie, możemy się odbić jedynie. Kompletnie nic, naturalnie. To znaczy, nie chodzi o to, że chcę poniżać nas jako naród, tylko rozsądnych ludzi myślących mamy, tylko no szkoda, że nie jest na odwrót, że niektórzy są wyżej, a... No ale pamięta pan, jak nam, pamiętacie państwo wszyscy, jak nam... Przepraszam, że tutaj o ten sam BlackRock chodzi, który ma akademię, powiedzmy, gdzie najemników produkuje? Nie. To było Blackwater, tak, panie marszałku. Natomiast... Pan pamięta i państwo, część przynajmniej z państwa, jak Marek Belka i jeszcze kilku innych, ale w zupełnie innej opcji politycznej, by obiecywali nam złote góry przy Iraku, przy naszym udziale w agresji na Irak, prawda? I coś z tego mamy, bo ja nie wiem, może państwo zobaczyć. Ja nie zauważyłem. No też, tak, dobry przykład. Więc to niestety będzie tak jak pan mówi, bo teraz każda normalna władza, patrzyłaby na przykład na Budapeszt, to co robi Budapeszt, i prowadziłaby czy cichy, czy mniej cichy, czy formalny, czy nieformalny, ale dialog ze wszystkimi stronami liczącymi się w tym konflikcie. Z Amerykanami też trzeba, ale nie tylko z Amerykanami. I nie, my nie dialogujemy z Amerykanami, my ich słuchamy, wypełniamy polecenia instrukcji. To jest ta różnica, prawda? Kolejny właśnie. Tak, a propos tych ostatnich, to nie wiem, czy państwo słyszeliście, że jako rosyjska propaganda lansuje, że czarnoziemy są wywożone przez Polskę na nasze tereny wzorem niemiecko-hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. To naprawdę nieprawdopodobne. Nikt by Polsce na to nie pozwolił, bo tak jak przed chwilą uzgodniliśmy, nie do Polski należy będą te czarnoziemy. Tak w tej propagandzie funkcjonuje, że ważonami może po to, żeby... Wie pan, ja się nie spotkałem, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że walczę na wielu frontach, bo walczę teraz osobiście na froncie tej dezinformacji z dezinformacją, tą, która pojawia się w mediach rosyjskich. Jeszcze mnie zapraszają do tych mediów rosyjskich, pewnie przestaną za jakiś czas, no ale jak już słyszę po raz kolejny oczekiwanie, że ja powiem, że potwierdzę ich tezy zupełnie z sufitu wzięte, że my tu już się szykujemy na przyjęcie tam Lwowa czy paru innych obwodów zachodniej Ukrainy, no to po prostu nam ręce mi opadają, bo nie są przytaczane w tej sprawie żadne kompletnie najmniejsze nawet dowody. Najmniejsze. No ale odnośnie tego przykładowo tej lansowanej, że bardzo dużo polskich najemników do Ukrainy walczy, to też jest coś tutaj podejrzane, bo Rosjanie kiedyś, ja pamiętam sam doświadczenie, bo często jeździłem, bardzo mili Polaków, zawsze było bardzo stosunek do. Może to jest celowe jakieś przygotowywanie w stosunku, powiedzmy, do Polaków, że jest... No. Ale to jest niemożliwe. To znaczy, że wykreowanie nastrojów antypolskich... No, przygotowanie ich, powiedzmy. Ja wiem, coś w razie czego, no to już, bo co jeszcze dodam? Córka moja mieszka w Niemczech i mówi, że naprawdę bardzo się teraz obserwuje zły stosunek Niemców do Polaków, już pomijając Ukraińców, ale już Polaków zaczynają nienawidzić właśnie za to, co teraz się dzieje, że my tak popieramy. To też, a ja jeszcze jedną rzecz zauważyłem, nie wiem, czy pani i państwo się zgodzicie. Jak polskie władze wystrzeliły z tym kompletnie też nierealistycznym w sensie prawnym i politycznym postulatem reparacji od Niemiec, to ja jestem pierwszą pracę na uniwersytecie, jaką miałem, to miałem w takim
zakładzie badań Niemców znaczy, więc to mi jeszcze zostało, że od czasu do czasu śledzę te nawet wpisy i komentarze w mediach społecznościowych, w internecie niemieckim. Ja zauważyłem, że dzięki tej wspaniałej inicjatywie cudownej władz, które zaczęły krzyczeć o tych reparacjach, po raz pierwszy od jakichś 15 lat, może więcej, w mediach niemieckich pojawili się rewizjoniści tamtejsi, mówiąc o tym, że w sumie to tam Wrocław, Szczecin, Gdańsk i tak dalej. No wcześniej tego nie było i taki jest efekt głupoty, bo to tak trzeba mówić, krzykło o tych reparacjach. Chodziło o Rosjan, mieszkających tam właśnie, zwanych tak jakby Niemców rosyjskich, którzy to... Ich jest tam kilka milionów. Tak. No i oni właśnie mówili, co było tam jeszcze parę lat temu, to zupełnie inaczej. Teraz mówi, że źle traktują Polaków, tak? A to jest dla mnie przykra, nowa informacja zupełnie i bardzo przykra, bo Rosjanie w Rosji z kolei, w Rosji samej, z tego co ja obserwuję. Podam przykład. Nie tak dawno odwiedził mnie kolega Polak, który prowadzi firmę, dużą firmę w Federacji Rosyjskiej i ma część swoich samochodów zarejestrowanych w Polsce, część w Rosji. I przyjechał do Warszawy, to po dwóch dniach jego samochód był chyba dwu czy trzykrotnie oklapany, bo przyjechał akurat z tablicami rosyjskimi. Jak później pojechał, czyli wcześniej jeździł samochodem z polskimi tablicami do Petersburga, do Moskwy, do innych miast rosyjskich, nie zdarzyła mu się nigdy żadna przykrość. Ja oczywiście to tak kolokwialny przykład bardzo jest, ale ja chcę Państwu powiedzieć, że w dalszym ciągu, przeprowadzałem wywiad, może ktoś z Państwa miał okazję poczytać w Myśli Polskiej z Aleksandrem Duginem. Niektórzy mówią, że strasznie demon, tu mamy jego książkę, za którą nas ściwiono, zresztą, że robimy w Gdańsku promocję tej książki, bo u Państwa się udało, jak zwykle, bo miasto u jest przyjazne, ale w innych miastach bywało różnie. Tak czy inaczej, i Dugin w tym wywiadzie mówi, że no ja to gdzieś tam w Połtawie, chyba, w obwodzie połtawskim polskich przodków. W dalszym ciągu w Rosji istnieje moda na mówienie o polskich przodkach. Naprawdę spotykam mnóstwo ludzi, rozmawiam z mnóstwem ludzi stamtąd, którzy podkreślają, że a to dziadek, a to babcia, więc antypolonizmu, w sensie jakiejś takiej fobii, polonofobii w Rosji nie ma. A przykre jest to, co pan powiedział, że okazuje się, że niestety już jest wśród tych w Niemczech. Chcę powiedzieć, że ja też, bo ja, jak mówiłem, ja często tam bywałem, miałem dużo znajomości, więc bardzo pozytywny stosunek był zwykłego społeczeństwa do Polaków. Mhm. I my dla nich byliśmy tak, jak dla nas, powiedzmy, tam w dawnych czasach Zachód traktowany, no, że jak gdyby ci lepsi. Ich, powiedzmy, wyobrażenie, że każdy Polak to bohater, każda Polka to jest no, piękność i tak dalej. No, to takie stereotypy, powiedzmy, panowały wtedy. I to się zmieniło, bo mam przecież i teraz nieraz kontaktuję się znajomo w Moskwie, mówię, że naprawdę mówię, teraz jest zupełnie inaczej, bo społeczeństwo zmieniło się. Inaczej patrzę na nas. To jest właśnie na skutek tego wszystkiego. Na skutek propagandy, ich propagandy, ale naszego lania wody na młyn tej propagandy. To na tym problem polega. To, że Państwo, no mówiliśmy dzisiaj o tym Janie Emeryku Rosji. Pan pokazuje, że Polacy są wszyscy za, żeby na Rosji i tak dalej. No to popatrzcie Państwo na sondaże teraz. CBOS, czyli rządowa. Pracownia badania opinii publicznej. 85% Polaków wrogo i negatywnie nastawiona do Rosji. Według badań CBOS. Ja nie mówię, że to są wiarygodne badania, bo chwilę wcześniej mieliśmy badania finansowane przez Warsaw Enterprise Institute, które wskazywały na zupełnie inne, bardziej pozytywne i budujące dla nas wieści, że tam 26% zdaje sobie sprawę z tego, że ten konflikt jest częściowo sprowokowany przez NATO i ekspansję Stanów Zjednoczonych. Aż tyle. Ponad 1/4 Polaków. Ale propaganda rządowa, czy ośrodek rządowy, bo ja w to nie wierzę osobiście, nie wiem, co Państwo o tym myślicie, ale ja nie wierzę, że 85%. Dobra, 50, 60, ale... Ja mogę tylko dodać jedną rzecz. Obserwując w szkolnictwie, nie podpisałbym się pod tymi danymi, które są tak wysoko robione do końca, no prawdopodobnie też są odpowiednio ustawione, ale niestety jest w Polsce również część młodzieży, która nie rozumie w ogóle problemu. Prawdopodobnie w domu nie są przekazywane właściwe relacje, nie są oglądane właściwe media, czyli no, ta młodzież jeszcze nie wie, czy nie dojrzała do takiego poziomu, gdzie trzeba iść, ktoś musi o tym poinformować. No i co to da, że młody człowiek musi być nienastawiony, nie rozumiejący życia, poprzeczy sobie
na Jogici się zaczyna słowo Putina, tak, na przykład. To w ogóle nic nie wnosi, a pytanie może odwrotnie, że jeżeli chcemy coś zrozumieć, to jak dzisiaj padło, na przykład kwestia to argumentu jakieś, tak, trzeba do tego dorosnąć. No w pewnym wieku się nie dorasta jeszcze do tego. Trzeba wejść na odpowiednią drogę, trafić na odpowiednią formację, trafić między określonych ludzi i szlifować to wszystko. To nie jest takie tyśle, prawda? Ale uczyć się historii własnego kraju. To, no, to, nie, to, jest to jest dobrze pan mówi, tylko pytanie, ile z państwa socjalistów wtedy. Ja chciałem taką... Pan może najpierw, bo pan już się zgłaszał w początku. Chciałem zapytać o pozycję Niemców, bo było powiedziane, że Angela Merkel powiedziała, że te traktaty mińskie to było granie na czas. Wydawało się na początku wojny, że Niemcy to tak tylko czekają, aż zaraz przegrają ci Ukraińcy. To tak po której stronie byli? Jakby na co oni grali? Moim zdaniem okrakiem, to znaczy oni są wewnętrznie ozerwani, na tym polega tragedia współczesnych Niemiec, bo z jednej strony są uzależnienia bardzo głębokie, no i faktyczna, nie oszukujmy się, no okupacja Republiki Federalnej Niemiec, trwająca od roku 1945, podobnie jak Japonii zresztą, przez Stany Zjednoczone i te ośrodki anglosaskie. To fajnie widać na przykładzie kapitału, powiązań kapitałowych. Nawet biznes wielki niemiecki jest podzielony. Deutsche Bank, wszyscy mówią, myślą sobie o jakimś kapitale niemieckim, a to już jest do tego stopnia w symbiozie z amerykańskim, że praktycznie ten bank jest kontrolowany przez Amerykanów, czy Deutsche Bank. Największe, bardzo wpływowe w Polsce wydawnictwo Bauer z Hamburga. No jest niemieckie, bo to jest własność rodzinna, ale z całym szeregiem powiązań i inwestycji. Oni mają za dużo na przykład inwestycji w Stanach, wydawnictwo Bauer, i za dużo pieniędzy im przynosi oddział Bauer Media America, czy tam United States, już nie pamiętam, żeby nie realizować w swojej polityce medialnej polityki i przekazu przyjaznego wobec Waszyngtonu. Prawda? Z drugiej strony mamy Ostausschuss, czyli tą Komisję Wschodnią, czyli kapitał przemysłowy niemiecki, producentów samochodów, dużych producentów przemysłowych, przemysł maszynowy, którzy no, nastawieni są na współpracę, zawsze byli na współpracę z Rosją, poza jednym wyjątkiem. Teraz ostatnio nasz korespondent w Niemczech, korespondent Myśli Polskiej, napisał ciekawy tekst, też polecam, na temat tego, jak bardzo cieszy się ThyssenKrupp i Rheinmetall, czyli największe firmy niemieckie produkujące uzbrojenie. One akurat korzystają. Czyli to wszystko jest podzielone. One są zwolennikami do zbrajania, rozbrajania Polski, później Polsce może coś sprzedadzą, czy innym krajom, które się w tej chwili rozbrajają, nie wiem, więc te Niemcy są podzielone. Tam moim zdaniem jest dużo różnych sprzeczności takich wewnętrznych, których my nie rozumiemy. One nawet przebiegają w poprzek podziałów partyjnych. Chociaż przyznać trzeba, że istnieją w Bundestagu, pozostajemy na poziomie Bundestagu, moim zdaniem dwie partie, które operują racjonalnie kategoriami interesu narodowego. To jest oczywiście duża część, może nie cała, alternatywy dla Niemiec z jednej strony, a z drugiej paradoksalnie część, trochę mniejsza, lewicy, czyli Die Linke niemieckiej, głównie Sara Wagenknecht, która na przykład te ostatnie demonstracje, które Państwo być może widzieli w Berlinie, gromadzące tam według różnych danych 150, ktoś mówił 200 tysięcy osób, no, nie wyobrażamy, prawda? I główną organizatorką była Sara Wagenknecht. Chociaż na tych demonstracjach spotykali się zwolennicy zarówno lewicy, jak i prawicy. Ważne, ale szeroko rozumianego ruchu antywojennego tam w Niemczech. No? I z drugiej strony w partiach też wewnątrz poszczególnych partii, wewnątrz SPD, wewnątrz tego głównego nurtu establishmentu, wewnątrz CDU też istnieją różne frakcje. Jest tylko jedna partia, w moim przekonaniu, która jest całkowicie opanowana, całkowicie może być zaliczona w poczet tych partii wojny w Niemczech. Tą partią są paradoksalnie, to jest kpina, Zieloni. Pamiętacie Państwo Zieloni, którzy powstawali na gruncie postulatów pacyfistycznych w latach 70. Pierwsi z pacyfkami chodzący, antywojenni, dzisiaj są najbardziej prowojenną partią. I od tej prowojennej partii niestety zależy każdy rząd. Bo gdyby teraz się odbyły wybory, no SPD nie może bez nich rządzić, Olaf Scholz, są tym mniejszym partnerem koalicji. No, gdyby teraz się odbyły wybory, w związku z tym, że zarówno Die Linke, moja przeze mnie już wspomniana, która zresztą może się w ogóle nie dostać do Bundestagu, biorąc pod uwagę sondaże następnego, jak i alternatywa dla Niemiec są izolowane przez resztę partii, czyli z nimi nikt w koalicję nie wejdzie, to
to znów się okaże tak, że języczkiem uwagi dyktującym dużą część polityki zagranicznej, w tym tej wschodniej, będą zieloni. A zieloni, pani Baerbock na przykład, minister spraw zagranicznych Niemiec, to jest typowy, taki klasyczny projekt różnego rodzaju fundacji, głównie amerykańskich, czyli tam wyszkolona, no tam będę miernie wyszkolona, bo tak słaby minister spraw zagranicznych Niemiec jeszcze nie miał swoich dziejach, no ale to jest trend ogólnoeuropejski, tak? Poziom intelektualny pikuje w dół. Kolejnie skomplikowana kwestia. Ja uważam, że tak jak mówię, w Niemczech toczy się wewnętrzna walka, której my nie zauważamy. Tych dwóch, z grubsza dwóch. No. Nie, moment, bo tu pan też czeka. Tak, ja chciałem zapytać, może to takie trochę osobiste pytanie, nie musi pan odpowiadać. Czy pan będzie się ubiegał o zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie, kilkuletnie aresztowanie obecnego rządu polskiego? Nie, bo jako rządu to bym się od pana obiegał o odszkodowanie. No, przecież pan płaci podatki. Żadnego odszkodowania od pana, od państwa nie. A pan Andrzej Gwiazda dostał 1 300 000 odszkodowania. Ja jestem Mateusz Biskowski. Mam jeszcze zdrowe ręce, które mogę pracować. No tak, ale pan mu zapłaci, ja mu zapłacę, wszyscy mu zapłacimy. Pan, jestem tak rozczarowany. Tak na marginesie. Kiedyś, tak, bo ja, wie pan, w roku 2002, pamiętam, to już kawał czasu, ale były w jako wtedy, nie, w 2002, słuchajcie państwo, przyjechał do Szczecina, w którym ja wtedy mieszkałem, to moje rodzinne miasto, i tam były ogromne, gigantyczne protesty w Stoczni Szczecińskiej. Ja tam też się trochę kręciłem wokół tej Stoczni Szczecińskiej. Jeszcze była stocznia, jeszcze jej nie odwalili. Właśnie chcieli odwalić i udało się zresztą. I był to Andrzej Gwiazda. I pamiętam razem z nim i z świętej pamięci Andrzejem Leperem, żeśmy rozmawiali. I on naprawdę mówił rzeczy sensowne, rozumiał to. Widział to zagrożenie ze strony jakby globalizmu, neoliberalizmu i tak dalej. I teraz się okazuje, no, tak brzydko się zestarzał pan Andrzej. To taki przykład dla mnie jest, bo ja rozumiem, w Polsce powinien obowiązywać przynajmniej częściowo system odpowiedzialności personalnej, finansowej, urzędników, prokuratorów i tak dalej. Żeby to oni płacili. To jest tak jak z tym Maciejewiczem, z tymi wszystkimi innymi, prawda? Którzy dowolny urzędnik w Polsce może skrzywdzić dowolną osobę, firmę swoimi decyzjami, ale płacić za to i tak nie będzie on, tylko państwo. Państwo jako obywatel. Z nim byłoby z czego ściągnąć. Tak, no, często byłoby z czego ściągnąć, ale nie ma żadnej odpowiedzialności finansowej. Dopóki jej nie ma, to nie ma sensu mówienia o. Uważam za etycznie naganne domaganie się odszkodowań od reszty Polaków. Tak, ale nie przez pana. Więc nie chcę od pana brać. Ale przez tych idiotów też. No to jak będzie możliwa personalna odpowiedzialność, to z dziką przyjemnością, ale nie od obywateli. Teraz chciałem dopowiedzieć, że przypomnę byłem na spotkaniu z posłem Mularczykiem. W Akademickim Klubie Obywatelskim właśnie na temat reparacji. On przedstawiał metodologię obliczeń. Mój były profesor Staudenberg też brał w tym udział. I wygląda na to, przynajmniej z jego przekazu, że ta akcja powoli nabiera rozpędu, bo już byli w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest przygotowywane listy do kongresmenów amerykańskich, czyli z tej całej wypowiedzi wynikało, że opadają duże nadzieje w Amerykanach, że oni nacisną Niemiec. Także takie do powiedzenia. Ale mogę dosłownie dwa zdania na ten temat jeszcze, jeśli też pan pozwoli to powiedzieć. Był poseł, czy wiceminister, on jest wiceministrem, tak? Mularczyk. On jest ministrem stanu, sekretarzem stanu, tak? W Stanach Zjednoczonych. Ja sobie zadałem trud, popatrzyłem sobie, z kim on się tam spotykał. Bo on na ten temat właśnie miał rozmawiać z kongresmenami amerykańskimi. I okazało się, że rozmawiał z ludźmi, którzy szczególnych wpływów i przełożenia na obecną administrację nie mają, raczej z dość, z całym szacunkiem dla nich, marginalnymi politykami amerykańskimi, to po pierwsze. Po drugie, administracja Bidena postawiła na, oczywiście nie partnerską, tylko polegającą na podporządkowaniu, ale jednak współpracą z Niemcami. O ile administracja Trumpa była taka sceptyczna wobec Niemiec, pamiętacie państwo, o tyle administracja Bidena
Biden zaraz jak wygrał wybory, to ogłosił, że wracamy do Europy. On miał na myśli powrót do Niemiec. Czyli jakby miał na szali dobre relacje z Niemcami, dobre relacje z Polską, to oczywiście wybierze Niemcy. To co do tego nie możemy mieć wątpliwości. Natomiast, tak właśnie. O. Natomiast posła Mularczyka znam skądinąd z czasów moich poselskich i powiem tak, poseł Mularczyk pewnie tak sympatyczny, przyjazny, nieszkodliwy. Był poklepywany po plecach. Spodobało mu się, że go poklepali po plecach. Kongresmeni niektórzy mają pracę, i pewnie na tym się to skończy. A te obliczenia, no ja mam takie, zawsze zastanawiałem, co oni tam liczą. Tak? Co oni tam liczą, bo w 50. plus, nie, co ja mówię, w 52 roku, jeszcze przed rezygnacją. W 52 roku mam do dzisiaj taką broszurkę wspaniałą. Autorstwa Alfonsa Klawkowskiego jest taka praca, prawda? Przecież to wszystko było wyliczone. Mówię o stratach wojennych. To było wyliczone na świeżo kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Nie wiem, po co wyważać otwarte drzwi, powoływać komisję, liczyć latami, po to, żeby powtórzyć Klawkowskiego. Bo powtórzy. Ale poważni ludzie zainwestowali poważne pieniądze. A to było przedstawiane się tu i chodziło o ostatni materiał. Ale wzięto ubytek ludności, jakie przez te lata do okresu dzisiejszego. Prosty przykład. Jan Kowalski zginął, jak miał 25 lat. I średnia długość życia produkcyjnego, ile on by wyprodukował, też to nie tylko straty materialne, tylko właśnie te straty, ubytek ludności i ubytek tak. Utracone korzyści. Mówiąc, PKB wskutek ubytku ludności. To jest uzupełnienie. No, ale 147. To nie jest tak. Ale ktoś. Ile wart jest życie człowieka? Na tym jednego człowieka. Nasz kolega Mirek Handlała, który tutaj bywa. Donald Tusk. Kiedyś przedstawił, jak był ten kryzys migracyjny 2015 rok, a i Polskę chciano obciążyć karą, bo myśmy się zgodzili, myśmy na tam ministerkę, jak jest to z zagranicznych, na uchodźcy, prawda, że Polska powinna zapłacić 250 tysięcy euro kary za jednego nieprzyjętego uchodźcy. Nasz kolega, którego pewnie też znał, to trzeba pomnożyć te 8 milionów, bo ten ubytek był około 8 milionów, to w kwestii żartu. Raz jest 250 tysięcy euro. I sprawę mamy załatwioną. No tak, kategorii żartu tak można to powiedzieć. To równie dobrze można by było mu tam zadać pytanie, dlaczego takich roszczeń nie przedstawił w stosunku do obecnych spadkobierców Związku Radzieckiego, tak? Którzy posiadają były ziemie wschodnie. Aż oni liczyli, ja wyjaśnię. Straty były liczone, odnosiły się tylko do ziem polskich przed wojną, czyli łącznie z wschodem, nie obecną. Polska jako ziemię Rzeczpospolitej z 1 września 1939 roku. Nie, no to jak już jesteśmy w temacie troszkę humorystycznym reparacji, to ja przypomnę, że swego czasu Janusz Korwin-Mikke podnosił kwestię niewypłaconych reparacji za wojnę polsko-bolszewicką. No proszę. Bo w traktacie ryskim, nie pamiętam ile to było, 100 milionów rubli w złocie, czy coś takiego, nie wypłacili. Nie wypłacili. No i właśnie Janusz Krunikę mówił właśnie tak pół żartem, że jego się uważa za ruskiego agenta, a on jako jedyny mówi, że trzeba by się upomnieć o te reparacje z traktatu ryskiego. Ja myślę, że można się upominać o każdy jeszcze u Szwedów. Nie, to różne reparacje. Byłeś w Krakowie, tam był pewien delikwent, który się powoływał na II Rzeczpospolitą i para prezydenta Potockiego, to potockiści swego czasu wyliczyli, jaki Żydzi przed trzecim rozbiorem mieli dług wobec zaległości jakieś podatkowe wobec Skarbu Królestwa Rzeczpospolitej. I tam no, wyszła jakaś spora. A czy ustalili już adresy tych, którzy mieli te zobowiązania? A to znaczy ich potomków. No.
prawnuk. Teraz Marcin. Jeszcze tak, chciałbym jeszcze zapytać, bo od 45 roku mamy, powiedzmy, taką Polskę w cudzysłowie piastowską, tak? Czyli co jest już zaprzeczeniem tej wcześniejszej Polski, właściwie Polski, która, którą nam się wydaje, że zawsze istniała, ale ona jest stosunkowo od niedawna, tak? Bo przecież nawet Druga Rzeczpospolita wyglądała zupełnie inaczej od z wielu jakby. No, zupełnie inaczej wyglądała w wielu perspektywach, tak? Natomiast my żeśmy się przyzwyczaili, że właśnie do tej Polski jednonarodowej i tak dalej. I to, co się staje od tych kilku lat już wcześniej, tak? Przedtem, to, co się stało po 24 lutego, gdzie faktycznie no, na ziemię nawet centralnej Polski, gdzie etnicznie nigdy jakiegoś innego etnosu nie było, tak? Bo ten etnos właściwie no, istnieje przynajmniej od czasu, nie wiem, przesiedlenia się Słowian na wschód, tak? 1500 lat temu. Już nie chcę mówić tam o innych ziemiach, tak? Bo to jest już skomplikowane, ale powiedzmy ten rdzeń polski po raz pierwszy właściwie no, od czasów właśnie inwazji Słowian w VI wieku, z której się wywodzą większość Polaków współczesnych, tak, nawet genetycznie. No, pojawiają się oczywiście też Słowianie, tak, ale jednak mimo wszystko no, innej narodowości. I teraz moje pytanie jest takie, ponieważ ja osobiście uważam, że taki nowoczesny naród polski to właściwie cały czas się wytwarza, tak. On nie jest wcale, jakby to powiedzieć, trwały, tak? W tym sensie, że świadomość narodowa i w okresie międzywojennym była bardzo niska. Ona w okresie okupacji i właściwie no, po części PRL-u się tak naprawdę wytworzył nowoczesny naród polski, ale ten taka świadomość narodowa uważam jest stosunkowo cienka, co widać nawet obecnie. Czy to przesiedlenie się tej ludności ukraińskiej. Ja na przykład jestem optymistą, ja patrzę na to optymistycznie, bo osobiście uważam, że to ten proces narodowo-twórczy Polaków umocni. Tak? Z punktu widzenia świadomości narodowej to nam wyjdzie na dobre, bo po prostu ludzie zobaczą, czym tak naprawdę jest posiadanie własnego państwa, tak? Posiadanie własnego możliwości życia no, po prostu we własnym państwie. Bo przecież podam najlepszy przykład. W spółdzielni mieszkaniowej, w której tam jestem członkiem, spółdzielnia oddała dom seniora Ukraińcom. Ukraińcom po prostu, żeby sobie tam mieszkali. Ja osobiście tam w bloku, w którym mieszkam, przeszedłem się po tym bloku, zbierając podpisy, żeby ten dom został zwrócony z powrotem tym seniorom i tym Ukraińcom odebrany. Nie zdarzyła mi się ani jedna sytuacja, żeby ktoś nie podpisał z tego zwrotu. Nawet wszelkie argumenty, które używałem, tak czy inaczej trafiały, czyli no po prostu jednak ludzie, wydaje mi się, tu w Łodzi też mieliśmy dwa takie przypadki, gdzie z jednej strony arcybiskup Ryś chciał budować dla Ukraińców na dwóch osiedlach w Łodzi osiedle i doszło do tego, że mieszkańcy lat osiedla, znaczy po prostu ludzie, zwykli ludzie, którzy tam mieszkają, jak się o tym dowiedzieli, no to po prostu przez lat osiedla to zablokowali. I to nawet powiem, że na przykład na osiedlu Pienica i Narodogoszczu i na osiedlu Pienica, jak przyjechał tam Ryś, no to po prostu kazali mu, mówiąc, powiedzmy brzydko, wypierdalać, tak? Tak mu powiedzieli, dosłownie. I już nie mówiąc o tym, że Kościół chciał przejąć ziemię za 1% wartości, nie? To już zakład może o to chodziło, ale moje pytanie to już jest takie. Czy uważasz, że właśnie to umocni jednak ten proces narodowo-twórczy? Bo w okresie międzywojennym też w jakiś sposób był pewien czynnik zewnętrzny, tak, który jednak mimo wszystko umacniał
ten proces narodowotwórczy i to dzisiaj widać. No, pozostaje kwestia organizacyjna, jak tych ludzi zorganizować, kwestia właśnie mediów, jak do nich dotrzeć, ale ten instynkt wydaje mi się jest dobry i nawet ta cała tutaj propaganda jednak ona tylko częściowo, tak mi się wydaje, trafia. I generalnie jestem optymistą, że to będzie okazja do odzyskania ojczyzny i wierzę w to, że ta po prostu no, nacja nie będzie w stanie jednak tutaj w Polsce, że to po prostu nie przejdzie, tak? Że no, nie mają taki, nie ma takiej możliwości, tak? Bo osobiście uważam. Znaczy ja uważam, że my powinniśmy zwrócić uwagę na coś trochę innego, to znaczy ja rozumiem, że tobie chodzi o to, że na tle odmienności, na tle tego, że się pojawia jakaś grupa inna całkowicie, która się nie asymiluje, a się nie asymiluje, tak? Może się częściowo się zasymiluje. Nie chce się asymilować. Nie chce. I, znaczy, ale moment, dajmy odpowiedzi. Jeśli jest to grupa, tak jak mówiłem, jeśli są to uchodźcy, to chwileczkę tam zaraz dojadą, to po co się mają asymilować? No, tak mówią. Chociaż formalnie nie są uchodźcami. Półtora miesiąca tylko co złożyło wnioski. Tak. Nawet chyba mniej, czy już półtora. To wzrosło. Oczywiście. Natomiast ja rozumiem, że poprzez pojawienie się konfliktu, bo jeśli się nie zasymilują, to będziemy mieli konflikt. Pojawi się poczucie jakiejś wspólnoty wśród Polaków. To ja zgadzam się, że takie reakcje są możliwe. No, tak jak pojawia się w innych jeszcze bardziej kłopotliwych warunkach tam solidarność, wspólnotowość wśród Francuzów na niektórych dzielnicach, gdzie etnicznych Francuzów jest dużo mniej niż innej ludności, prawda? Na tej samej zasadzie, że oni powiedzmy czują się zagrożeni, czy nawet marginalizowani w którychś momentach, to pojawiają się takie odruchy wspólnotowe, czy budowana jest ta tożsamość, ale ja się obawiam, że zbyt dużo jeszcze zależy od tego, jaką treścią napełniają pojęcie polskości, polskiej tożsamości, polskiej wspólnoty, wiodące środki kształtujące nas wszystkich, znaczy nie nas tu zebranych, niezależnie myślimy, ale już na przykład nasze dzieci i wnuki. Nasze dzieci i wnuki, które są pod wpływem takiego, a nie innego rozumienia polskości, które podkreślam, są pod wpływem. Czy dla nich ta polskość, imlansowana polskość jest zwulgaryzowaną, suprymityzowaną wersją pierwszej Rzeczpospolitej z jej kresami. Więc to, że oni tam przyjeżdżają, ci Ukraińcy, czy ci ze wschodu, że ich będzie coraz więcej, no to jest niby czymś naturalnym, bo zwróćmy uwagę, ja zawsze się zastanawiałem, to też jestem ciekaw twojego zdania, a ty jesteś historykiem archeologii, więc masz na ten temat większe pojęcie ode mnie. Otóż zawsze się zastanawiałem nad tym, jak to jest, że jak my popatrzymy sobie na literaturę, to dobry romantyzm XIX wiek, kanon szkolny, lektury szkolne, tak? To co wszyscy czytamy. To zwróćmy uwagę, że tam nie ma ani jednego nawiązania w praktyce, tych klasyków, do ziem rdzennie polskich, do Wielkopolski, do Łódzkiego, prawda? Do centralnej Polski, nawet do Mazowsza, tylko wszędzie mamy nawiązania w romantyzmie, który ukształtował i kształtuje nadal kolejne pokolenia Polaków, nawiązania tak do tego wschodu, do tych kresów. Na razie ta tożsamość jest mentalnie przesuwana gdzieś tam właśnie na ten obszar Ukrainy i też ma wymiar taki wielokulturowo, wieloetniczny, no bo to wszystko jest przecież ten tygodniu dawnej pierwszej Rzeczypospolitej i tak dalej. Natomiast tych nawiązań do tożsamości naszej, zachodniosłowiańskiej, słusznie zauważyłeś, piastowskiej, tej idei w ogóle Polski piastowskiej, pięknej idei, nie ma już praktycznie w ogóle, bo ona jest wyrzucana na śmietnik historii razem z Polską Ludową. No Polska Ludowa mnie przypominała i to słusznie. Ja to mówię z wielkim bólem jako człowiek, który się urodził w Szczecinie i z tym miastem był związany, z ziemiami odzyskanymi. I pamiętam nawet, jak się zmieniał krajobraz, w sensie takim, że niegdyś mówiono nam o historii tamtych ziem, o tych korzeniach, nadawano nazwy nawet słowiańskie, jeszcze tej słowiańszczyzny przedchrześcijańskiej nawet, nazwy ulic jeszcze w Szczecinie, gdzie niegdzie w różnych miejscach można znaleźć bardzo ładne, nie wiem, retry, prawda, tego typu światowida, tego typu różne tam funkcjonujące, a to później zaczęło znikać, myśmy zaczęli się z tego śmiać, znaczy nie my, nie nasze środowiska konkretnie, ale
ale w tym mainstreamie. Znaczy, to Maria po prostu, żeśmy... się tego wyśmiewała. Proszę? Maria chciałby się tego wyśmiewała. No to właśnie, to też był taki przejaw zupełnie nowych wiatrów, które przyszły dopiero później, po tym jak Maria kręcił swoje poszczególne filmy. Ale tak, to był już pierwszy przejaw tego, że to zaczęto wyśmiewać. Kojarzyć z epoką Gomułki utożsamość. No to akurat był dobry aspekt epoki Gomułki, to przypominanie, zakorzenianie nas tej utożsamości. Ja się boję, że mamy to przeniesienie, czyli ja jestem mniejszym optymistą niż ty, bo uważam, że zaczynamy mieć to przeniesienie, na ile my będziemy w stanie coraz więcej moich kolegów. Ostatnio z jednym rozmawiałem, doktorem, historykiem, wykładowcą, który stwierdził, mając dzieci w wieku szkolnym, że przechodzi na nauczanie domowe. To coraz więcej ludzi idzie w tym kierunku, prawda? Nasza jakoś... mama dużo firm, które tak. podejmują się tego uh-huh. działania, organizują się w grupę. Jest typowe nauczanie domowe, profesjonalne nauczanie domowe i to jest uh-huh. tłumaczone tym, że korepetycje per saldo wychodzą gorzej niż to nauczanie domowe płatne firmy. O właśnie, a to nauczanie jest na poziomie zupełnie innym, prawda? Czyli wyniki są rewelacyjne. Uh-huh. Mamy dopiero dane z pół roku, nawet pół roku się tak dopiero wdrożyło, ale na pewno są dużo lepsze niż nauczanie w szkole. Inne kształtowanie młodego człowieka, jeżeli chodzi o psychikę nawet. No to o to chodzi, bo w tym świecie, w którym jest napływ informacji, to jest taki kierunek troszeczkę kategorii neurodydaktyki, powiedzmy. No, tak bardzo uproszczenie mówię, czyli bardziej spojrzenie również na ciało, w jaki sposób pobiera naukę, bo młodzież jest obciążona, nie radzi sobie z wieloma sprawami, ponieważ albo jest smartfon, albo nadal jest tylko na poziomie kształcenia, powiedzmy takiego bardziej pamięciowego, powiedzmy tylko jakąś tam się zapomnieć. No bo makijaże się zdobyły, to że sprzęt jest w szkole, czy tam jest pisząca tablica, to może pomagać. Oczywiście nie mówię, że wszyscy nauczyciele tak robią, ale pewien procent jest, tutaj to się nie zreformowało, więc aczkolwiek słyszę, że jakiś tam kłody były ze strony naszego tak zwanego ministra oświaty, już nie będę mówił nazwiska, nie chcę nikomu psów jeszcze czy antyreklamy robić. No ale no, tutaj też to idzie tak nie do końca. Szybciej powinno być, bo wielu nauczycieli powinno mieć tego świadomość. Poza tym są takie obszary, gdzie lepiej by było na taki kierunek pójść, czy żeby jak najmniej dzieci miały powiedzmy zajęcia stacjonarne, bo ich sytuacja rodzinna na to nie pozwala na to, żeby zamienić pewne rzeczy, czyli podać im inaczej informacje, oni tak będą przygotowywani do egzaminów, powiedzmy, no, państwowych, to tak jest. No ja w takiej placówce jestem, no powiem, możecie się państwo dziwić, no może nie jest to ogromny procent w skali polskiej, ale jest i są problemy, że młodzież jest niedożywiana, są liczne problemy związane ze zdrowiem, często nie ma gdzie mieszkać, nawet oczywiście powtarzam, to nie jest, że chcę, żeby przeważyło coś, że to jakąś propagandę chcę. W takim ośrodku pracuję również. Przychodzą dzieci na przykład, kiedy darmowy posiłek dostają najczęściej. Podczas szkoły dzieci muszą często pracować, co w ogóle jest niezgodne z prawem w ogóle. No mówię, to nie jest, no jest taki szereg czynników, prawda, jest niewydolność społeczna, rodziny, dalej psychiczne aspekty. Drugie miejsce chyba, i to są oficjalne dane, zajmujemy w Europie pod względem samobójstw młodzieży, nie pamiętam tylko dolnej granicy, 16-18 czy coś takiego, to już nie chcę mylić. Po Niemczech. No może jeszcze Szwajcaria też, ale Niemcy chyba tutaj mają pierwsze, Polska drugie, no to pytanie. No wszystko Niemcy chyba są troszeczkę bogatsi o nas siłą rzeczy, tak? No i teraz nie ma na to generalnie antidotum czy pomocy ze strony państwa, to znaczy tej pomocy no, psychiatrycznej by można powiedzieć. Ja na przykład spotykałem ludzi już nieżyjący, taki profesor pisał u niego pracę z lęków tak zwanych. Powiedział, że może pomóc na określonej liczbę osób nawet było. Przyszedł do pięciu przez kilka lat, że wyprowadzi na prostą, no ale mówi, on musi za to brać pieniądze, bo to jest jego praca. A wielu ludzi z takich środowisk jest nie stać na to w ogóle. No i teraz pytanie, jeżeli ciągniemy coś, co jest państwowe rzekomo, albo jakieś takie robimy no, przedłużki, takie jakieś dziwne, nie wiem, protezy, no to nie wyjdzie, a to narasta. Ta młodzież będzie zagubiona, no mówię, trzeba przyjść do placówki i zobaczyć, że tym problemem się borykamy. No ktoś na przykład, no jeżeli pójdzie na 8 godzin na pracy i słyszy od rana do późnego popołudnia wulgaryzmem, bo taka młodzież to, że jest to po prostu ich zagubienie psychiczne, nic innego. To nie jest jakieś tam no, niesamowite nieraz choroby, jak od razu się klasyfikuje. Także to też trzeba brać pod uwagę, no i ludzie niektórzy temu chcą służyć, no i też mają tak trochę ręce krępowane.
To ja, jeśli mogę pana uzupełnić, tylko powiem, że od 20 paru lat funkcjonuję w szkolnictwie wyższym. Pan wspomniał o tym problemie, czyli o spadkonizacji. I ja teraz dostrzegam problem, pewnie pan też, państwo. Najistotniejszy z punktu widzenia tego, żebyśmy mogli w ogóle mówić o jakiejkolwiek świadomości, odpytać świadomość, dyskutować, tak jak my sobie tutaj dyskutujemy. Ja dostrzegam jeszcze jeden problem polegający na tym, że ci ludzie nie są w stanie, mówię o ludziach młodych, ale już też tych, którzy studiują lub studiowali, nie są w stanie skoncentrować, oni mają umiejętności koncentracji na dłużej niż 15 minut. 15 minut to jest góra. Zobaczcie państwo trendy w internecie, trendy artykułów, ale też właśnie TikTok. Teraz mają zakazać, to byłby akurat plus. Znaczy Francuzi mogą nawet, że zakażą, bo chińskie. No ale nie oszukujmy się, w miejsce tego już tam jest YouTube Shorts, czy tam inne aplikacje, które będą na podobnej zasadzie bazowały. Generalnie to jest kilkadziesiąt sekund już. Jaki przekaz my możemy mieć w ciągu kilkudziesięciu sekund? Poza tam jakimś rechotem, przekleństwami, no na czymkolwiek takim, co przyciąga. Ja nie chcę mówić, co młodzież ogląda, bo to jest cała plejada, ja podejrzewam stosunku tej młodzieży, że ja jestem taki malutki, naiwny jeszcze, z czego oni korzystają. Domniemam tylko, ale jeżeli młody człowiek powtarza w placówce o przyłożeniu kształcenia specjalnego, powiedzmy, też teraz one są zrównane, jeżeli chodzi o wydawanie dokumentów, prawda? No to młody człowiek, jeżeli nie rozumie na przykład słowa, czy są wartości, albo czym jest autorytet w ogóle, no tak najprościej jak można, nie? To trzeba najpierw wytłumaczyć tak dosyć, żeby on umiał podać przykłady, no to tam my zmierzamy. No my się śmiejemy nieraz, że kiedyś tam gdzieś w historii prawdopodobnie ludzie jakiś pisma tak zastanów się. Być może porozumie, to jest tylko obraz, czy ja tam nie wiem, czy tak mi dokładnie. No to XXI wiek. Ja nie mówię tego sosiwy, teraz mówiłem o sprawach dzisiaj, które naprawdę wymagają ogromnej świadomości raczej, zrozumienia pewnych spraw, zrozumienia przekazu, pewnej selekcji, tak żeby odrzucić wiele rzeczy. A ta papka taka medialna, która jest, no oni się nie potrafią skupić, nie rozsiada się. Szczęście, że są jeszcze osoby, które chcą posłuchać, można nawiązać kontakt, ale to też nie jest łatwe. I też można wytłumaczyć, spokojnie podprowadzić, i dopowiedzieć, czemu mądrzejszego podesłać, żeby mu pomóc. Czyli może nawet są ludzie nawet, którzy pomagają też materialnie, bo niektórzy potrzebują, przychodzą do szkoły, możecie państwo nie wierzyć, kto potrzebuje. Najzwyczaj, żeby dostał jakiś ciuch, żeby dostał kanapki, no, czy tam jakiś posiłek, prawda? No, takie przyjemne rzeczy mi się wydawało. No właśnie. I przerażająca wizja, że za 25-30 lat na takim spotkaniu, tu na Prudnika, będą dalej te same twarze, tylko starsze na te 25-30 lat, prawda? Bo młodsze twarze już nas nie będą rozumieć. Dobrze. Tak. Ja myślę, że ponieważ już jest szósta, to że zakończymy, tym bardziej, że zaczynamy już odpływać od głównej osi tematycznej. Ja chciałem podziękować, a jeszcze mam jeden apel, jeśli pozwolisz, Kamilu. Otóż tak, dzisiaj rozmawialiśmy, ale wcześniej też rozmawialiśmy w redakcji Myśli Polskiej, że jest mnóstwo tematów, w tym te, które dzisiaj tutaj poruszaliśmy, choćby ten pod koniec, które warto by było w sposób wolny i nieskrępowany omawiać. I dlatego podkreślając, że te nasze łamy Myśli Polskiej są zawsze otwarte dla osób, które mają chęć, życzenie napisać, wypowiedzieć swoje myśli, chcielibyśmy jak najszerzej otwierać nasz portal i gazetę. Ja mam taką prośbę, żeby tutaj osoby zainteresowane rozmawiały z naszym koordynatorem Michałem Radzikowskim, który ewentualnie będzie sugerował, jak miał być format tekstów, te parametry techniczne i także serdecznie zapraszamy też do takiej współpracy publicznej. Zainteresowany, to ja udostępnię, czy kontakt mailowy, czy telefoniczny. Jeszcze chciałem zapytać, no, czy w związku z tym można jakiś ewentualny wpis na swoje kogoś, kto chciałby publikować, do pana przesyłać, tak? Oczywiście. Ja chciałbym wrażliwić na taką sytuację, bo mam przyjaciół na Kresach naszych, nie wschodnich, a północnych, na Łotwie. No i tam ten los Polaków jest dość bardzo ciężki, bo w sumie Łotysze, no tacy przyjaciele, niby sojusznicy, tak, tutaj Unia Europejska, NATO, a strasznymi szowinistami są i bardzo uciskają tą
mniejszość polską i w sumie te organizacje, które tam istnieją, polskie, ten Związek Polaków na Łotwie. W Dynaburgu głównie, prawda? I w Rydze też. To jest taka tylko wydmuszka tak naprawdę, bo na szczytach tej organizacji stoją ludzie już Łotyczy tak naprawdę. Mi kolega powiedział, że jakimś tam zastępcą prezesa czy wiceprezesem tej organizacji jest kobieta, która jego w szkole polskiej uczyła języka łotewskiego, a z poglądów była taką jakby szowinistką łotewską. A dzisiaj uważa, że jest Polką i ona tam rządzi. No i teraz tutaj temat rzeka jest. Ja mam takiego przyjaciela, który pisał pracę dyplomową na ten temat. Może bym jego poprosił, żeby coś napisał i wtedy by przesłał i uwrażliwił właśnie Polaków na los naszych rodaków na Kresach. Wymieńcie się kontaktami, żeby była koordynacja. No dobra, to co? Bardzo chcieliśmy ale ja chciałem a propos myśli polskiego, a akurat nie jestem z Łodzi, tylko z Krakowa, tam jest bardzo trudno dostać myśli polską, ale ostatnio zawitałem na targowisko Halm Targową, tam są sprzedawane te czasopisma, który już tam minął okres. I pytam się pani, czy ona czasem nie ma, nie? I po raz któryś się pyta, więc właśnie przedwczoraj mi powiedziała, że zaczyna, że tak powiem, zamawiać, ponieważ coraz więcej ludzi się zaczyna pytać. Miło słyszeć. Ale to jeszcze ostatnia uwaga techniczna. Proszę państwa, idziecie do sklepu, kiosku, punktu prasowego, saloniku prasowego, który ma umowę albo z Ruchem, albo z Kolporterem. Ruch tam trochę pod górkę nam robił, bo wiadomo, że uzależniony jest od relacji tam partyjno-politycznych. I możecie państwo, jeśli chcielibyście mieć tą wersję papierową, myśli polskiej, a nie ma jej u was, nawet państwa dzielnicy otoczenia najbliższym, poprosić, żeby wam ten wasz ściągany, czy więcej. Sprawdza się nawet w najmniejszych wiejskich sklepach w Polsce, tam gdzie są zainteresowani czytelnicy, tamta myśl polska dociera. A oczywiście też zachęcamy do prenumeraty elektronicznej, chociaż nie wiem, jak państwo nie mówią zawsze ten papier. Nawet. Ale nasza gazeta jest tak tradycyjnie wydawana, więc lepszy jest jednak papier. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Bardzo dziękuję.